Dzień dobry Państwu posłom, dzień dobry Państwu ministrom. Szanowni Państwo, przechodzimy do posiedzenia. W punkcie pierwszym mamy rozpatrzenie informacji o dokumentach Unii Europejskiej, w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag. Są to następujące dokumenty. W trybie artykułu 7 ustępu 4 ustawy z dnia 8 października 2010 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, KOM 2022-313. W trybie artykułu 8 ustępu 2 ustawy z dnia 8 października 2010 roku, KOM 2022-311. W trybie artykułu 151 ustępu 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ustępu 2 ustawy KOM 2022-294, 295, 321, 323, 409, JOIN 2022-28. Czy do wymienionych dokumentów Państwo posłowie zgłaszają uwagi? Nie słyszę, w związku z czym stwierdzam, że komisja postanowiła nie zgłaszać uwag do wymienionych powyżej dokumentów. Przechodzimy do punktu drugiego. Drodzy Państwo, tutaj na prośbę pani minister pozwoliłem sobie zmienić porządek obrad i w tym punkcie drugim rozpatrzymy kwestię budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Więc przechodzimy do tego punktu, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 7 ustępu 4 ustawy z dnia 8 października 2010 roku wniosku dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2023, KOM 2022-400 wersja ostateczna, i odnoszącego się do niego projektu stanowiska rządu RP. Resort jest reprezentowany przez pana ministra Sebastiana Skuzę. Bardzo proszę, panie ministrze, o przedstawienie stanowiska. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo, chciałbym przedstawić stanowisko rządu do projektu budżetu Unii Europejskiej na rok 2023. Został opublikowany projekt przez Komisję Europejską w dniu 7 czerwca. Niemniej troszeczkę trwało tłumaczenie na języki narodowe i ta wersja została opublikowana w dniu 1 lipca. Komisja Europejska już z góry zapowiedziała, że wobec niemożliwości oszacowania na etapie przygotowania projektu budżetu skali potrzeb bieżących wynikających z wojny w Ukrainie oraz na przyszłą odbudowę Ukrainy, stosowne propozycje zostaną ujęte w jesiennej autopoprawce do projektu budżetu, czyli w tak zwanym liście korygującym. Ale już obecnie budżet na rok 2023 ma za cel w dalszym ciągu: po pierwsze, zwiększanie skuteczności unijnej polityki spójności i rolnictwa. Każdy z tych działów obejmuje w płatnościach około 1/3 środków budżetu Unii Europejskiej oraz wspieranie konkurencyjności w Unii Europejskiej. Kolejnym istotnym celem budżetu Unii Europejskiej są obszary migracji i bezpieczeństwa. Wynika to m.in. z kryzysu migracyjnego spowodowanego wojną w Ukrainie. Wojna ta wywołała głęboką presję na bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. Kryzys spowodowany pandemią COVID pokazał również, że wyższy priorytet należy nadać na zadania związane z finansowaniem zdrowia, i stworzenie takich kompleksowych ram zapobiegania przyszłym kryzysom zdrowotnym i utrzymywania takiego jak gdyby możliwości emergency i szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych wymaga tutaj działań wzmacniających i wspierających systemy opieki zdrowotnej poszczególnych państw członkowskich. Jeżeli chodzi o kwoty, to wysokość środków na zobowiązania zaproponowano na poziomie 185,6 miliarda euro, co stanowi prawie 1,14 dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w porównaniu do roku 2022, czyli budżetu na ten rok, wzrost jest o 2,1%. Jeżeli chodzi o wydatki, środki na już sfinalizowane płatności, pierwotna niezaproponowana kwota wynosi 166,3 miliarda euro, co stanowi około 1,02 dochodu narodowego Unii Europejskiej. I tutaj mamy w tym obszarze płatności spadek do 2022 o 2,6%, ale tak jak już zastrzegałem, że na jesieni będzie dyskusja o autopoprawce przedłożona przez Komisję w tak zwanym liście korygującym. Według Komisji Europejskiej proponowany projekt budżetu zapewnia zachowanie właściwej równowagi pomiędzy realizacją bieżących programów a zapewnieniem środków na
nowe wyzwania, wykorzystując do tego m.in. różne dostępne instrumenty elastyczności. Strona polska od samego początku popierała projekt przedłożony przez Komisję Europejską, uważając go za przygotowany na takich mocno konserwatywnych założeniach, w szczególności w zakresie obszaru polityki spójności. Jakie stanowisko prezentowała strona polska? Po pierwsze, żeby doszło do zapewnienia niezbędnych środków na spłacenie wcześniej zaciągniętych przez państwa członkowskie zobowiązań w imieniu budżetu Unii Europejskiej. W szczególności dotyczyło to polityki spójności oraz rozwoju obszarów wiejskich, które są bardzo istotnymi instrumentami inwestycyjnymi w Unii Europejskiej. Drugi aspekt stanowiło podkreślenie, że projekt budżetu na rok 2023 został skonstruowany w oparciu o takie bardzo ostrożnościowe założenia, w szczególności w zakresie płatności w takim obszarze jak polityka spójności, gdzie nadal będą znaczące potrzeby w związku ze zwiększeniem tempa wdrażania projektów jeszcze z okresu poprzedniej perspektywy, a wobec jeszcze zatwierdzenia w roku 2022 umów partnerstwa i programów operacyjnych z wieloletnich ram finansowych 2021-2027, tutaj w większym zakresie będzie konieczne sfinansowanie nowych projektów. Następną istotną rzeczą był fakt, że w przyszłorocznym budżecie powinno być także zapewnienie odpowiednich środków na płatności związane z migracją i zarządzaniem granicami z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wojny w Ukrainie. Następne utrzymywanie kluczowego znaczenia europejskiej polityki sąsiedztwa, a także mając na względzie kwestie ograniczenia wydatków administracyjnych w państwach członkowskich, analogiczne działania powinny być również na poziomie Unii. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, jeszcze korzystając z okazji przedstawię, jak wyglądał harmonogram prac nad projektem. A mianowicie ten projekt był omawiany na posiedzeniach Komitetu Budżetowego Rady Unii Europejskiej od 9 czerwca do 7 lipca, kiedy to osiągnięto robocze porozumienie potwierdzone następnie na posiedzeniu stałych przedstawicieli, czyli COREPER w dniu 13 lipca. Obecnie trwa procedura pisemna oficjalnego zatwierdzenia stanowiska przez Radę Unii Europejskiej z terminem na akceptację do 6 września. Następnie porozumienie zakłada obniżenie przygotowanego przez Komisję projektu budżetu o około 1,6 mld euro w środkach na zobowiązania oraz o 530 milionów euro w środkach na płatności. Polska popiera stanowisko Rady Unii Europejskiej, traktując je jako takie minimum minimorum podczas jesiennych negocjacji z Parlamentem. Podejście Polski do projektu budżetu jest powiązane z zapowiedzią Komisji Europejskiej i to chciałbym podkreślić, że właśnie Komisja zapowiedziała przedłożenie jesienią autopoprawki do budżetu, która ma być ukierunkowana na kwestie dotyczące wojny w Ukrainie. I tak jak tutaj podkreślam, że wobec braku tej informacji ze strony Komisji Europejskiej co do kwoty i do zakresu tej autopoprawki, obecne stanowisko Polski należy traktować jako wstępne. Co udało się osiągnąć w trakcie negocjacji? Przede wszystkim strona polska nie dopuściła do cięć w funduszach polityki spójności wobec stanowczego sprzeciwu Polski wspartego głosem beneficjentów budżetu Unii Europejskiej. Udało się tą kwestię zablokować. Druga rzecz to udało się wypracować deklarację o płatnościach przewidującą zwiększenie środków w trakcie przyszłego roku, jeżeli nastąpi spodziewane przyspieszenie wydatkowania środków Unii Europejskiej. Udało się również zapobiec proponowane w dyskusji cięciom w wybranych programach z działów budżetowych, może nie tak bardzo istotnych jak spójność, ale również nie mniej istotnych dla Polski, takie jak instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i polityki wizowej, znanego tutaj środowisku akademickiemu programu Erasmus oraz również na naukę, jeżeli chodzi o program badawczy Horyzont. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, mając na uwadze powyższe, zwracam się do Wysokiej Komisji z uprzejmą prośbą o pozytywne zaopiniowanie stanowiska rządu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie ministrze. Posłem sprawozdawcą jest pan poseł Krzysztof Lipiec. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo, bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, mam przyjemność przedstawić propozycję opinii komisji w sprawie wniosku dotyczącego projektu budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok. A więc chciałem przede wszystkim podziękować panu ministrowi, panu profesorowi za bardzo dokładne przedstawienie projektu budżetu Unii Europejskiej, który wpłynął do Polski, do polskiego Sejmu, został przedstawiony również w terminie zgodnym z ustawą kooperacyjną. To stanowisko bardzo konkretne, które tak naprawdę odnosi się do wielu aspektów tego budżetu. I należy stwierdzić, że ocena tego projektu budżetu na 2023 rok nie jest jednoznacznie pozytywna. Z uwagi na te kwestie, które były wskazane przez pana ministra, jednocześnie trzeba tu podkreślić i wyeksponować trzy takie kwestie, które związane są z tym, że środki na płatności w 2023 roku projektowane są w mniejszej skali niż w 2022 roku. Ponadto niedoszacowane są wydatki związane z wojną na Ukrainie, a także następuje wzrost wydatków administracyjnych w Unii Europejskiej. Jednak trzeba stwierdzić, że wniosek ten zasługuje na poparcie przez przedstawiciela Polski na forum Rady Unii Europejskiej z uwzględnieniem krytycznych uwag rządu, które zostały w tym stanowisku przedstawione, i mam takie przekonanie, że w tych sprawach, kiedy nie będzie postępu w tym kierunku, aby poprawić projektowany budżet Unii Europejskiej, polski rząd będzie zajmował bardzo zdecydowane stanowisko, tak jak to jest zapowiedziane w tym dokumencie rządowym na temat projektu budżetu Unii Europejskiej. W kontekście zasady pomocniczości polski rząd stwierdza, że przedstawiony projekt budżetu jest zgodny z zasadą pomocniczości. Tak więc wnoszę do Wysokiej Komisji o to, aby komisja uwzględniła i poparła stanowisko polskiego rządu w sprawie budżetu na 2023 rok, przedstawiony dzisiaj i zreferowany przez pana ministra, pana profesora Skuzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Czy państwo z biura analiz sejmowych chcieliby zabrać głos, coś uzupełnić? Dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję. Panie ministrze, drodzy państwo, ja prosiłbym o nieznaczne rozwinięcie tej kwestii związanej z rozdziałem dotyczącym kwestii migracyjnej i uchodźczej. Czy w tym projekcie budżetu znajdują też się środki dla państw spoza Unii na rozwiązywanie kryzysów migracyjnych i uchodźczych? Mam tu przede wszystkim na myśli Turcję. Czy dalej Unia Europejska, no, dosłownie miliardy euro przekazuje, aby Turcja decydowała się dalej pomagać migrantom czy też uchodźcom z Bliskiego Wschodu i z Afryki? Jak w tym kontekście wygląda polityka wobec państw innych, unijnych, które problemy z migracją mają, i na co możemy, czy w jaki sposób państwo walczycie o to, żeby te środki dodatkowe dla Polski w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy się znalazły? Jakie są konkretnie postulaty, bo rozumiem, że każde środki mają, no, ograniczoną wielkość. Jakie są nasze postulaty, skąd polska strona uważa, że można środki Polsce przekazać, w jaki sposób o to zabiegamy? Bardzo proszę, jeżeli są inne pytania, to jak najbardziej zapraszam. Pan poseł Grzyb.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze, powiedział pan, że w ocenie polskiego rządu ten budżet jest skonstruowany dosyć, że tak powiem, w oparciu o takie dosyć konserwatywne założenia, a w szczególności te normy ostrożnościowe. Czy mógłby pan to rozwinąć? Które z tych, że tak powiem, propozycji akurat Komisji Europejskiej uznaje polski rząd jako nadmiernie, że tak powiem, konserwatywne, a które w naszej ocenie polskiego rządu mogłyby być nieco poluzowane? I druga sprawa to jest ta kwestia postulatu więcej na kwestie migracyjne, a w szczególności jeżeli chodzi o skutki wojny na Ukrainie. Czy tutaj mamy jakąś konkretną propozycję akurat do poszczególnych pozycji budżetowych związanych akurat ze zwalczaniem skutków, a z drugiej strony również z pomocą, z jednej strony makrofinansową, bo bez tej się Ukraina nie utrzyma, a z drugiej strony również z pomocą na cele związane z wyposażeniem zdolności obronnych Ukrainy. Trzecie pytanie, no to jest taki dobry postulat, który ja wielokrotnie słyszałem, myślę, że on nie jest obcy również przy planowaniu polskiego budżetu, żeby ograniczyć wydatki administracyjne. Ja jestem ciekaw właśnie, gdzie polski rząd widzi, że tak powiem, tą nadmierność wydatków na cele administracyjne. Które instytucje w naszej ocenie, instytucje Unii Europejskiej, czy agendy, no mogłyby być, że tak powiem, skrócone w tych wydatkach, co mogłoby poprawić też finansowanie w innych obszarach. Na ile też, jak szacowane są te przepływy finansowe, które wynikają z nowej perspektywy finansowej? No bo kończymy dopiero proces negocjacji, jeżeli chodzi o umowę partnerstwa. Ona jest zaakceptowana, ale jeszcze są programy regionalne, które wymagają dopiero skonstruowania i tak prawdę mówiąc to pieniądze czy programy różne finansowane z nowej perspektywy finansowej zostaną uruchomione dopiero w roku 2023, czyli zobowiązania zaciągnięte ewentualnie. Natomiast płatności to nie wydaje mi się, że to będzie rok 2023. Oczywiście z zastrzeżeniem, że rząd tu ma rozpoznanie, które z projektów już realizowanych w obecnej perspektywie finansowej mogą być zaliczone na poczet projektów, które będzie można, że tak powiem, włączyć w te programy. I to byłoby też interesujące, jak szacujemy po naszej stronie, które z tych projektów infrastrukturalnych w szczególności mogłyby być włączone w finansowanie, że tak powiem, to by się określało jak ex ante, tak? Czyli de facto wykonane projekty, a później dopiero włączone w proces finansowania. I bardzo interesujące pytanie, czy jak oceniamy, czy ta autopoprawka, jak zrozumiałem, do obecnego budżetu na jesień 2020 roku, czy ona może rzeczywiście znaleźć się w tej autopoprawce istotna pomoc finansowa dla Polski? No bo poza tymi pieniędzmi, które były w ramach, że tak powiem, pewnych luzów uruchomione, że mogliśmy je przesunąć, plus pożyczka z EBI 2 miliardy, no to tak de facto i tam ile, niespełna pół miliona euro na cele związane ze skutkami wojny przeciwko Ukrainie ponoszone przez polski rząd, to właściwie tej pomocy rzeczywiście, to się chyba wszyscy zgadzamy, Polska takiej realnej tutaj nie otrzymała, a koszty zostały poniesione. Na ile w tej autopoprawce może to być, że tak powiem, w jakiś sposób rekompensowane Polsce? No, bo zdajemy sobie sprawę, że oczywiście podobnie to wyglądało z Turcją, prawda, że najpierw trzeba było wszystkie państwa członkowskie zobowiązać do podwyższenia swojego wkładu do budżetu, a dopiero później uruchomić ten proces wielokrotnie przytaczany w Polsce 6 miliardów pomocy, który odbył się w dwóch transzach, tak jak pamiętam. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Też witamy pana europosła profesora Karskiego. Panie pośle, jest pan chyba jedynym europarlamentarzystą. Jeżeli chciałby pan tutaj ze strony Parlamentu Europejskiego, jak to wygląda? A bardzo przepraszam. Pan poseł Arłukowicz również
Jeżeli Państwo chcielibyście też taką parlamentarną perspektywę przedstawić, to jest bardzo ważny projekt, to też jak najbardziej zachęcam. Pan poseł Rosati. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze, ja chciałem zapytać, czy Polska wystąpiła oficjalnie o przyznanie pomocy do Unii Europejskiej w zakresie częściowego pokrycia kosztów przyjęcia ukraińskich uchodźców. Takie i czy jaka była reakcja Unii na to wystąpienie, jeżeli takie wystąpienie było i ile pieniędzy otrzymaliśmy do tej pory, bo te pieniądze są właściwie zarezerwowane w tej chwili i to w całkiem sporej wysokości. Mamy program CARE przygotowany przez Komisję w marcu na kwotę 3 miliardy euro i to są pieniądze niewydane z perspektywy mijającej 2014-2020, ale jest dodatkowe 3,5 miliarda euro z części programu odbudowy i budowy odporności w tej części, która nazywa się REACT-EU. To są dedykowane pieniądze na wsparcie krajów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. Ja chciałem zapytać, ile Polska jakby wykorzystała tych pieniędzy, w jakim zakresie i jak rozumiem, nasze stanowisko jest takie, że tych pieniędzy powinno być oczywiście więcej, powinna być w ogóle prawdopodobnie dodatkowa dedykowana linia budżetowa w tym celu, ale no, są pieniądze w tej chwili do wykorzystania, więc bardzo bym prosił o informację dla Komisji, ile Polska dostała pieniędzy z tego, czy wystąpiła, kiedy, w jakiej formie i ile pieniędzy dostali. Pan poseł Arłukowicz. Jest. Okay. Ja dołączając do pytania pana posła Rosatiego, chciałbym doprecyzować to pytanie do ministerstwa. Chciałbym dopytać, które samorządy i w jakiej wysokości otrzymały wsparcie ze względu na uchodźców z Ukrainy przy pomocy środków europejskich i jak wysokie środki europejskie zostały przekazane do rządu polskiego celem wsparcia uchodźców z Ukrainy. Także chciałbym to pytanie poszerzyć o NGOsy. Rozumiem, że pytanie o NGOsy jest niemożliwym do odpowiedzenia, chyba że nikt nie dostał. To jest możliwe do odpowiedzenia teraz. A jeśli dostały, to będę prosił o wyjaśnienia na piśmie, które NGOsy i w jakiej wysokości zostały wsparte w związku z uchodźcami z Ukrainy ze środków europejskich. To ciekawe pytanie, bo byłem przekonany, że środki z Unii Europejskiej na te cele płyną wprost do rządów, a nie do samorządów. I tak jest w całej Europie. Tak jest w całej Europie. No ale to. A, no, dobrze, ale to już chyba nie jest kwestia tego projektu budżetu, szczerze mówiąc, więc nie bardzo rozumiem podstaw tego pytania. Panie ministrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja postaram się przedstawić wyjaśnienia, a jeżeli pan przewodniczący i komisja pozwoli, to po swoich wyjaśnieniach chciałbym oddać głos panu dyrektorowi. Więc jeżeli chodzi o kwestię ostateczności budżetu, to ja podkreślałem, że stanowisko Polski jest wstępne i dużo będzie zależało od tego, jak będzie się kształtowała kwestia właśnie związana z tą autopoprawką do projektu ustawy, znaczy projektu budżetu, którą przedstawi Komisja Europejska jesienią. I tam będziemy jak najbardziej, nasze stanowisko jest takie, że chcielibyśmy tam zapewnić jak najwięcej środków na pomoc Ukrainie. Co do kwestii założeń i do kwestii migracji, to chciałbym zwrócić uwagę, że obecnie kwota w dziale migracji i zarządzania granicami w obszarze płatności jest nawet zaplanowana niższa o 5,7% w porównaniu do roku 2022 i wynosi, no można powiedzieć w cudzysłowie, tylko 3 miliardy 67 milionów. Więc tutaj myślę, że nie mówimy o kwotach takich potężnych, jakie zostały przekazane do Turcji na przyjęcie czy zatrzymanie imigrantów. Co do kwestii konserwatywności budżetu i jego założeń, to też myślę, że zwracałem uwagę, że
ogólnie płatności spadły o 2,6% w całym budżecie, takie zostały zaplanowane w porównaniu do roku 2022. Natomiast wydatki na administrację w obszarze płatności zapowiedziano wzrost, zakładano wzrost o 7,8%, czyli ogółem budżet w obszarze płatności, czyli w tym kasowym, się kurczy o 2,6%. Natomiast jeżeli chodzi o dział 7, czyli Europejska Administracja Publiczna, tam w obszarze już fizycznych przepływów jest wzrost o 7,8%. Co do kwestii, które padały w zakresie tego, jakie środki unijne wpłynęły do Polski, jeżeli chodzi o wsparcie pomocy Ukrainie, to zwracam uwagę, że tu wiodącym resortem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy w Polsce jeden taki, można powiedzieć, punkt skumulowany, z którego są wykorzystywane środki na wsparcie Ukrainy, a mianowicie Fundusz Pomocy. I z tego, co rozmawiałem z panem ministrem Wąsikiem, jakie środki unijne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pozyskało, ale bardziej szczegółowe pytanie, myślę, że to do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Również jeżeli chodzi o kwestie związane z rozliczaniem, ile środków przeszło do jednostek samorządu terytorialnego, to pytanie należy kierować, myślę, bardziej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które administruje akurat tą częścią funduszy pomocy Ukrainie. Ja mogę powiedzieć, że została podpisana umowa na 2 miliardy euro z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, i taka linia na przyjęcie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego po, w cudzysłowie mówiąc, podstawione wydatki na pomocy Ukrainie i może być do tej kwoty wykorzystana. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to dalszych wyjaśnień udzieliłby pan dyrektor Patryk Błoszewski. Dziękuję bardzo. Patryk Błoszewski, Ministerstwo Finansów. Może jeszcze rozwijając to, co pan minister przedstawił w odpowiedzi dotyczącej konserwatywności przygotowania tego budżetu. Dokładnie chodzi tutaj o stronę płatności, co jest zawsze kluczową sprawą dla Polski z perspektywy realizacji zobowiązań właśnie w obszarze przede wszystkim polityki spójności. I o to zabiegamy tak naprawdę co roku i nie zmieniło się to też teraz. Uważamy, że komisja powinna więcej zaplanować na płatności, ale znajdujemy bardzo dobre zabezpieczenie naszych interesów i to się udało również osiągnąć w tym roku. Nie jest to nigdy łatwe, ale udało się to w negocjacjach osiągnąć, czyli jest to deklaracja, o której wspomniał na samym początku pan minister, gwarantująca, że w przypadku wzrostu faktycznych potrzeb dokonywania płatności w trakcie roku, czy w tym przypadku 2023, będą te środki przekazywane przez Komisję Europejską. To jest dla nas gwarancja, że nie nastąpi żadnego rodzaju zator płatniczy. Tak się nie działo dotąd. To jest nasze takie zabezpieczające działanie. Natomiast jest to kluczowe dla nas z perspektywy zapewnienia interesów beneficjentów, tak naprawdę tych środków, które są dla nas najważniejsze. I to też jest powód, dla którego my co do zasady przy takim kształcie budżetu, jaki w tym momencie mamy wynegocjowany na poziomie oczywiście stanowiska Rady, jest mimo wszystko budżetem realizującym nasze potrzeby w najważniejszych tych obszarach spójności i rolnictwa. Dlatego brakować będzie, tak jak tu wspominaliśmy już kilkukrotnie, tego elementu ukraińskiego wzmocnionego. Natomiast to będzie bardzo ważne w dalszym zważaniu stanowiska zajmowanego przez Polskę w toku negocjacji, aby zawsze wyważyć te interesy nasze, kluczowe właśnie zapewnienie spójności oraz te dodatkowe zabiegi o Ukrainę. I teraz jeżeli chodzi właśnie o ten obszar. Oczywiście nasz specyficzne w pewnym sensie podejście do tego kryzysu wynikającego z wojny w Ukrainie
które nie ma bezpośrednich takich analogii do zwykłych kryzysów migracyjnych i podejścia też Polski do uchodźców z Ukrainy, polegających na tym, że następuje, można powiedzieć, integracja Ukraińców w Polsce, co oznacza, że dla nas oznacza to potrzeby zwiększania wydatków w bardzo różnych działach, przy bardzo różnych programach, które mieszczą się w szeroko pojętej przede wszystkim polityce spójności, ale też polityce ochrony granic. Innymi słowy, to nie jest tak, że my patrzymy tylko na pozycję pod tytułem migrację w budżecie unijnym i że to jest to miejsce, gdzie się muszą znaleźć środki, których my skorzystamy na wsparcie Ukrainy. Odwrotnie. To nie jest właśnie taki kryzys i nasze podejście w Polsce nie jest takim podejściem do kryzysu jak w przypadku na przykład Turcji, gdzie my byśmy z takiego działu czerpali. My musimy rozłożyć i w tym zakresie składamy zapotrzebowanie, można powiedzieć, nie tylko jako MF, bo my tutaj reprezentujemy jak gdyby dbanie o w pewnym sensie płynność w tym budżecie, ale szeroko poprzez poszczególne programy i w budżecie, tak jak mówiłem wcześniej, przede wszystkim spójnościowe, aby one tam były zwiększane. I tak zakładamy, że będzie do tego się sprowadzała poprawka komisji jesienią. I może tak dla zobrazowania, dla pokazania też Wysokiej Komisji pewnych szczegółów, co się do tej pory wydarzyło pod kątem tych naszych postulatów dotyczących uchodźców. Nie były to wysokie środki, ale to dobrze obrazuje, jak gdyby, jak te środki, powiedzmy, w jakie miejsca trafiają, czy w jakich obszarach one są. Do tej pory na pomoc uchodźcom, podkreślam, przebywającym w państwach granicznych, trafiły środki w wysokości 400 milionów euro. W pierwszej transzy 248 milionów. W Polsce przyznano środki w wysokości prawie 145 milionów euro. One są na pomoc uchodźcom, to jest 68 milionów i ochronę granic, 76 milionów. Druga transza, 152 miliony, ona została, jeszcze dopiero będzie przyjęta, także nie wiadomo dokładnie, jaki będzie podział, ale zakładamy, że ten podział będzie podobny jak tej pierwszej, zakładamy, że stąd otrzymamy około prawie tam 90 milionów euro. Teraz dodatkowo, oczywiście przekierowywane są środki na niewykorzystane z alokacji krajowych na uchodźców w ramach Funduszy Spójności i funduszy, można powiedzieć, wewnętrznych z okresu programowania poprzedniej perspektywy finansowej. Znaczy znowu, to nie są wielkie środki, tak, ale one są rozkładane znowu przez różne programy rządowe, regionalne, lokalne. Samorządy wojewódzkie przykładowo, one planują przeznaczyć 106, według naszej wiedzy teraz aktualnej, 106 milionów euro w ramach, natomiast w ramach programu centralnego, konkretnie programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, tam jest planowane 50 milionów euro. Z takich bardzo świeżych informacji, to z kolei my pozyskujemy akurat z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach EFR-u jest 19 milionów, EFS-u 70, REACT-EU, tutaj, o które pan poseł Rosati pytał, 22,6 miliona euro i tutaj zresztą Polska miała dotychczas pełne wykorzystanie, więc to, czym pan profesor powiedział, nie dotyczyło, znaczy to niewykorzystanie było w pewnym sensie dla nas zaskoczeniem, bo to oznaczało, że inne państwa tego nie wykorzystały. Myśmy akurat tutaj mieli pełne wykorzystanie, więc tutaj nie mamy absolutnie, znaczy mamy argumenty jak gdyby też za wzmocnieniem tego, chociaż zaskoczyło nas, że inne państwa nie wszystkie to wykorzystały. Także to jeżeli chodzi o Ukrainę. Teraz jeżeli chodzi o pytania dotyczące oszczędności w administracji. Tak, to był taki temat bardzo wrażliwy w tych negocjacjach, jak i wrażliwy w zeszłorocznych negocjacjach, gdzie w zeszłym roku była kontynuacja pewnego gentleman's agreement międzyinstytucjonalnego dotyczącego w tym Parlamentu Europejskiego właśnie i Rady. Teraz na kanwie zeszłorocznych tych negocjacji i doświadczeń, które tak naprawdę o to się otarło wręcz zerwanie negocjacji, załamanie negocjacji w zeszłym roku, było teraz podejście takie, że wszystkie instytucje oszczędzają. No i zaskoczeniem było to postulaty, mówiąc wprost, Parlamentu Europejskiego o bardzo istotne zwiększenie tych wydatków. To był bardzo, tak jak mówiłem, wrażliwy temat w negocjacjach wielogodzinnych, kilkukrotnych w ostatnich trzech tygodniach tak naprawdę. Skończyło się to, Polska znajduje się w gronie większości państw, zdecydowanej większości państw,
które postulują oszczędne podejście wszystkich instytucji w obliczu presji inflacyjnych, wydatków różnych, aby administracja jednak wzięła też na swoje barki część tych oszczędności, a nie żeby niektóre instytucje się wyłamały z tego. Sprawa nie została jednoznacznie rozstrzygnięta w tym momencie, została w pewnym sensie odsunięta do decyzji jesienią i ta decyzja będzie jeszcze czekała. Przypuszczam, że wszyscy będziemy czytali w mediach, przede wszystkim brukselskich, różne wrażliwości, które będą stąd wynikały. Natomiast Polska zdecydowanie dotąd stała, tak jak mówię, w gronie większości państw za tym, aby oszczędności były poprzez wszystkie, we wszystkich tych instytucjach. Dziękuję bardzo. Chyba na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy. Za chwilę, panie pośle Rosati, dam panu możliwość do pytania pana ministra, ale sam chcę to zrobić, więc pozwolę sobie zadać pytanie dotyczące tych 3 miliardów 8 milionów, jeśli dobrze zrozumiałem, na tę kwestię uchodźczo-migracyjne. Z tego co pamiętam, toczyła się dyskusja o tym, aby wprowadzić jakiś, nazwijmy to, obiektywny mechanizm, w jaki sposób te środki miałyby być w Unii w latach następnych rozdzielane i czy w związku z tym my możemy dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób te środki wśród państw członkowskich zostaną rozdzielone, czy to będą decyzje jednak bardziej wynikające z następnych negocjacji, czy też z tego mechanizmu. I no, nie uzyskałem tej odpowiedzi odnośnie Turcji, panie ministrze. Czy Turcja w dalszym ciągu jest dotowana przez Unię Europejską, jeżeli chodzi o ten kryzys migracyjny, który znajduje się na jej granic, w obszarze jej granic, czy też Unia Europejska już tych pieniędzy nie daje, czy to jest przewidziane w tym budżecie, czy nie, a jeżeli jest, to w jakiej wysokości Unia Europejska przekazuje pieniądze Turcji na powstrzymanie fali migracyjnej do Europy? Proszę, panie ministrze, proszę, panie pośle Rosati. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem prosić pana ministra o dostarczenie nam tej informacji, odpowiedzi na moje pytanie poprzednie na piśmie, bo te wszystkie liczby, które pan podał, panie ministrze i pan dyrektor, oczywiście są bardzo interesujące, ale nie byłem w stanie tego wszystkiego zapisać, więc jeżeli można poprosić o taką informację na piśmie, ale taką informację jakby w imieniu rządu całego, to znaczy gdyby się dało również zebrać te informacje z innych resortów, jak pan mówił, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymuje te pieniądze jakimś własnym kanałem. Ja myślę, że jednak wszystko tam gdzieś przechodzi przez Ministerstwo Finansów, więc bardzo bym prosił o taki całościowy materiał. Dziękuję. Ja też może w pewnym uzupełnieniu, bo to co mówił pan dyrektor, no, pokrywa się w zasadzie w 100% z tym, co mówił pan minister Poborzy jakieś 3 miesiące na posiedzeniu tej naszej komisji. On wtedy było właśnie posiedzenie poświęcone kwestii środków z Unii Europejskiej dla państw członkowskich w związku z wojną na Ukrainie, głównie jeżeli chodzi o kryzys ten uchodźczy. I tam dokładnie te same liczby padały, więc oczywiście, panie ministrze, bardzo proszę o tą informację na piśmie, skoro pan poseł Rosati prosi, ale też wtedy, zdaje się, 2 godziny poświęciliśmy na konkretną, dokładną analizę, z czego to wynika, jakie są szanse w przyszłości na te dodatkowe również środki i chyba do dnia dzisiejszego w zasadzie one są aktualne. Dopiero ten budżet, jak rozumiem, ta autopoprawka może to w jakiś bardziej pozytywny sposób zmienić. Proszę, proszę bardzo, daję głos panu ministrowi. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, to już są dane szczegółowe i tego bez takiej części tekstowej, z samych liczb nie jesteśmy w stanie tak przedstawić, bo to są tylko kwoty zbiorcze i przekazane. Również to dochodzi mi o tę kwestię migracji i zarządzania granicami, oddział 4. Mamy tylko tutaj rozbicie, ile idzie na migrację i zarządzanie i jakie są największe programy, więc również z tym, o co prosił pan profesor Rosati, dostarczę taką informację pisemną. Dziękuję. Może poproszę pana dyrektora. Jeżeli jest kłopot teraz odpowiedzią, to oczywiście na piśmie też, jeżeli państwo chcecie. Tak? Dobrze. Czy są jeszcze jakieś głosy z sali?
Pan poseł Grzyb. Ja tutaj zadałem Państwu szereg pytań. Jeżeli oczywiście w tej chwili jest pewien problem, aby na te pytania odpowiedzieć, to przyłączam się do tego postulatu pana posła Rosatiego, że możecie Państwo to udzielić w formie pisemnej. Myślę, że to też będzie interesujące dla pozostałych członków komisji. Dziękuję bardzo. Ale to może, żeby jakby nie zajmować się tematami, które, na które te odpowiedzi padły, panie pośle. Jakbym mógł po prostu naprawić w bardzo konkretnych słowach skonkretyzowanie, o co chodzi, tak? Żeby też nie dawać dodatkowej pracy ministerstwu niepotrzebnie. Panie ministrze, pytałem na przykład o sprawy dotyczącą chociażby, jak widzimy, polski rząd widzi pewne ograniczenia w wydatkach administracyjnych Unii Europejskiej, których by na przykład miało to dotyczyć instytucji. Czy też kwestia tej autopoprawki do budżetu na rok 2020, czy ona będzie obejmowała również wsparcie, konkretne wsparcie dla Polski w zakresie tych wydatków, które Polska poniosła na kwestie migracyjne. No i myślę, że to, co tutaj podniósł pan poseł Rosati, mieści się w tych takich trzech sprawach, o które prosiłbym właśnie, aby one zostały odpowiedziane w formie pisemnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, więcej głosów nie widzę, w związku z czym proponuję następującą konkluzję. Stwierdzam, że komisja rozpatrzyła w trybie artykułu 7 ustępu 4 ustawy z dnia 8 października 2010 roku dokument o sygnaturze KON 2022. 400 wersja ostateczna i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolita. Komisja podzieliła stanowisko rządu. Nie słyszę sprzeciwu, w związku z czym uważam punkt drugi za zamknięty i za takież to przyjęte stanowisko naszej komisji. Szanowni Państwo, punkt trzeci to jest kwestia informacji przedstawiciela Sejmu RP w grupie roboczej COSAC do spraw roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. Pana posła Rafała Bochenka na temat wyników prac grupy podczas prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej. I zanim przekażę głos panu posłowi sprawozdawcy Bochenkowi, też chciałem Państwu przekazać taką informację dotyczącą trybu prac naszej komisji. Drodzy Państwo, są różnego rodzaju oficjalne wyjazdy związane z funkcjonowaniem naszej komisji. One mają często związek z prezydencjami i są tak naprawdę na stałe wpisane w harmonogram prac naszej komisji. Są często różnego rodzaju ad hoc wyjazdy organizowane albo na zaproszenie konkretnych państw czy organizacji. Niedawno wpłynęło do nas zaproszenie, jak i do Komisji Spraw Zagranicznych, aby odwiedzić przyjaciół z Mołdawii i zapoznać się z ich aktualną sytuacją. Nie jest to żadna tajemnica, a często wyniki tych rozmów są bardzo ciekawe, dlatego taką zasadę myślę, że Państwo podzielicie moje zdanie, że to jest dobry pomysł. Chciałbym wprowadzić, aby po tych wyjazdach służbowych posłowie, którzy biorą w nich udział, przedstawiali komisji mniej więcej, czego dotyczyły te wyjazdy, jakie są z nich wnioski, jakież to ciekawe informacje zaczerpnęli, co może być interesujące w dalszych pracach naszej komisji. I korzystając z okazji, Szanowni Państwo, to jest też taki stały punkt w każdej prezydencji, każdej, która się rozpoczyna, to jest spotkanie przewodniczących COSAC. Takie spotkanie miało miejsce jakieś 2 tygodnie temu w Pradze, brałem w nim udział. To jest bardziej spotkanie, które ma na celu nawiązanie pewnych relacji osobistych między samymi przewodniczącymi komisji. Tam się żadnych decyzji istotnych nie podejmuje, ale w trakcie dyskusji rzeczywiście bardzo wiele głosów poparcia padło w sprawie, którą będzie przedstawiał pan poseł Bochenek. To jest kwestia wsparcia parlamentów narodowych, jeżeli chodzi o dodatkowe kompetencje, szczególnie kontrolne wobec unijnych organów. Tu bez względu na barwy polityczne głosów było bardzo wiele pozytywnych, więc wydaje się, że można tutaj budować jakąś taką ponadpolityczną, ponadśrodowiskową formułę wsparcia dla tych propozycji, które były omawiane w jednej z grup roboczych, w której brał udział pan Rafał Bochenek w trakcie prezydencji francuskiej.
I po tym wstępie, panie pośle, chciałbym panu przekazać głos. Jakby mógł pan nas poinformować, czego dotyczyła praca tej grupy, jakie są konkluzje? Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo parlamentarzyści, rzeczywiście dzięki decyzji prezydium naszej komisji miałem okazję pracować w jednej z grup roboczych. Grupa zajmowała się rolą parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w ramach tej formuły COSAC, czyli tej współpracy międzyparlamentarnej w ramach Unii Europejskiej. Przez ostatnie pół roku odbyliśmy szereg spotkań z uwagi oczywiście na kwestie pandemiczne. Te spotkania odbywały się w wersji wirtualnej, zdalnej, w formule online. Tych spotkań było 7, z czego kluczowe ostatnie, gdzie zatwierdziliśmy konkluzję. Odbyło się ono w Paryżu. Przedstawiciele wszystkich, właściwie większości parlamentów przyjechali na to spotkanie. 14 czerwca zatwierdziliśmy nasze ustalenia. Na przestrzeni tych ostatnich kilku miesięcy trwała dość ciekawa dyskusja, bo bardzo często, myślę, pomijana, jeśli chodzi o ten taki przekaz mainstreamowy, jeżeli chodzi o nastawienie kluczowych graczy w polityce europejskiej, bo podczas tych spotkań głos mieli okazję zabrać przedstawiciele poszczególnych parlamentów państw członkowskich i wbrew temu, co się oczywiście gdzieś tam przebija nieustannie, iż należy wzmacniać Brukselę, wzmacniać instytucje unijne, należy przekazywać im jak najwięcej kompetencji. Podczas spotkań tych grup słyszałem zgoła coś odmiennego, to znaczy przedstawiciele parlamentów krajowych bardzo często zwracali uwagę na brak wystarczającego przepływu informacji pomiędzy instytucjami unijnymi a parlamentami krajowymi. Mówili o tym, iż bardzo często ta polityka brukselska odbiega od oczekiwań państw członkowskich Unii Europejskiej i zwracali uwagę właśnie na to, że te rozwiązania, które są wypracowywane na poziomie Unii Europejskiej, bardzo często nie przystają do oczekiwań poszczególnych państw członkowskich. Rozmawiając z przedstawicielami Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, no tutaj te głosy były bardzo zbieżne z tym, o czym wielokrotnie my jako rząd Zjednoczonej Prawicy mówimy tutaj w kraju, ale również na forum Unii Europejskiej próbuje się ten głos w jakiś sposób zdeptać, zagłuszyć. Natomiast myślę, że ta formuła współpracy właśnie w ramach tej grupy roboczej COSAC pokazała, że tych głosów jednak w Unii Europejskiej jest dużo więcej. Stąd też na przestrzeni tych ostatnich miesięcy udało się w ramach konkluzji zgodnie, jednogłośnie przez aklamację przyjąć kilka bardzo ciekawych rozwiązań, takich postulatów, bo to jeszcze nie jest żadne prawo twarde, które będzie wchodziło na forum Unii w ramach prawa Unii Europejskiej w życie, ale to będą postulaty, które w przyszłości będą mogły być przekazane do Komisji Europejskiej i przedstawione pod rozwagę postulatów reformy traktatów, zmian traktatowych, które mogłyby wzmocnić rolę parlamentów narodowych i wpływ tych parlamentów na proces legislacyjny w Unii Europejskiej, który jest procesem, co bardzo często padało podczas tych dyskusji, procesem niejasnym, procesem, zwłaszcza w ramach tych trilogów, które się odbywają, różnych spotkań negocjacyjnych na temat tego, jak powinno wyglądać prawo europejskie. I tutaj parlamenty krajowe, ich przedstawiciele postulowali jasno, iż należałoby stworzyć takie mechanizmy, które stworzą instrumenty, które dadzą większą kontrolę po prostu tym parlamentom nad tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, nad działaniem Komisji, no i oczywiście Parlamentu Europejskiego. I taką inicjatywą jest inicjatywa tak zwanej Zielonej Kartki. To jest koncepcja, która ma przyznawać możliwość złożenia projektów legislacyjnych, aktów do instytucji unijnych przez grupy parlamentów narodowych w grupie co najmniej 1/4. Oczywiście to jest projekt, propozycja, to wszystko tak naprawdę wymaga jeszcze pewnej obróbki na szczeblu instytucji unijnych, ale ta zielona kartka jest też takim zielonym światłem i światełkiem, można powiedzieć, w tunelu, że jednak jest pewien głos rozsądku w Europie i parlamentarzyści parlamentów krajowych dostrzegają potrzebę zmian i możliwości wpływania również na legislację na poziomie europejskim. I ta zielona kartka ma właśnie temu służyć. Grupa parlamentów krajowych będzie mogła
mogła przedstawić w parlamencie czy Komisji Europejskiej swoją inicjatywę legislacyjną. To jest jedno. Kolejna rzecz to jest kwestia reformy żółtej kartki. To jest procedura, jeżeli państwo, pewnie państwo oczywiście wiecie, która umożliwia kwestionowanie pewnych aktów prawnych, które są procedowane na forum Unii Europejskiej, przy czym progi, które są wprowadzone, czyli ta 1/3 parlamentów, bo taki jest wymóg, 1/3 państw musi poprzeć taką żółtą kartkę i wówczas ona jest skutecznie wniesiona. Zdaniem uczestników tej grupy roboczej naszej jest progiem zbyt wysokim, stąd też pojawił się postulat, aby ten próg obniżyć. Zresztą na przestrzeni ostatnich lat, bo ta żółta kartka została wprowadzona, jak się nie mylę, w 2008 albo 2009 roku, dopiero do prawa wspólnotowego, została dosłownie wykorzystana 3 razy skutecznie. Także też podnoszone było to, iż rzeczywiście zbyt rzadko była wykorzystywanym instrumentem. Zresztą jest to też taki instrument, który niekoniecznie skutecznie może blokować niekorzystne rozwiązania przygotowywane w Brukseli dla państw członkowskich, bo tak naprawdę Komisja Europejska może kontynuować procedowanie rozwiązań, które niekoniecznie podobają się poszczególnym państwom członkowskim. Inną kwestią, która również bardzo często w tych dyskusjach była podnoszona, to i w konkluzjach się znalazła również, to także możliwość sformułowania takiej procedury wnoszenia pytań na piśmie do Komisji Europejskiej i Komisja byłaby zobligowana do udzielania odpowiedzi tak sformułowanym pytaniom. I tutaj nie chodzi o to, aby każdy parlamentarzysta Parlamentu Krajowego miał takie indywidualne prawo, ale aby to prawo przysługiwało szefom Komisji do Spraw Unii Europejskiej Parlamentów Krajowych oraz szefom Komisji Kozak, prawda? Wzmocnienie również, no, cały czas jakby pojawiało się to w konkluzjach, również to się przebija. Zależy tutaj wszystkim na wzmocnieniu dialogu pomiędzy parlamentami narodowymi a instytucjami europejskimi, zwiększenie udziału komisarzy europejskich, posłów do Parlamentu Europejskiego lub ministrów państwa sprawującego prezydencję w pracach parlamentów narodowych lub Kozak, zaproszenie parlamentów narodowych do udziału w konkretnych wysłuchaniach. Tutaj pojawiła się, szanowni państwa, taka koncepcja również, o czym mówią konkluzje Shadow Rapporteurs. To miałby być taki sprawozdawca cień wyznaczany przez parlament krajowy do tego, aby pilotować pewne rozwiązania legislacyjne, które są opracowywane na poziomie europejskim, i ten sprawozdawca miałby prawo uczestniczenia w procesie legislacyjnym tam w Brukseli. Tak właśnie patrzę z takich ważniejszych rzeczy. Myślę, że to jest kluczowe. Natomiast najważniejsze tak naprawdę to są punkty i jeszcze jest szereg jakichś tam pomniejszych, ale to jak ktoś z państwa będzie chciał, to oczywiście będzie mógł się z tym zapoznać. Jest to do wglądu tutaj u nas w sekretariacie. Natomiast to, czym chciałbym się również podzielić i już właściwie nadmienił to pan przewodniczący Kacper Płażyński, to dalsza chęć prac tak naprawdę nad tym dokumentem, bo tak jak już na początku wspomniałem, on nie jest jeszcze prawnie wiążący. To są tylko propozycje wypracowane przez przedstawicieli parlamentów krajowych. Natomiast myślę, że teraz kluczową będzie decyzja, ta, która zapadnie w ramach prezydencji czeskiej. Co Czesi będą chcieli zrobić z tym dokumentem? Czy jest jakaś szansa kontynuowania tych prac, być może poszerzenia także tych postulatów o kolejne, o których Polska już wielokrotnie mówiła, jak na przykład czerwona kartka, czyli takie weto w przypadku rozwiązań skrajnie niekorzystnych przyjmowanych przez instytucje unijne. Ja wstępnie rozmawiałem podczas tego spotkania w Paryżu z przedstawicielami kilku państw i oni byliby chętni kontynuować pracę nad takowymi rozwiązaniami. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj jeszcze może kuluarowo z sekretariatem naszej komisji byśmy to wypracowali, jak ewentualnie można byłoby to kontynuować. Pytanie, jaka po pierwsze będzie decyzja prezydencji czeskiej, czy zdecyduje się powołać takie grupy robocze w tych samych tematach, w których zrobiła to Francja.
Jeżeli nie, czy na przykład musielibyśmy się zastanowić, nie byłoby dobrą formą powołanie na przykład podkomisji w ramach naszej podkomisji właśnie w tym temacie, który był przedmiotem pracy mojej grupy na przykład roboczej i próba stworzenia takowych podkomisji w ramach Komisji do Spraw Unii Europejskiej w innych parlamentach. Próbowałem troszkę podpytać naszych kolegów, odpowiedników z innych państw i oni byliby skłonni się w to zaangażować. Natomiast no, myślę, że to jest jakby pewna melodia przyszłości najbliższych miesięcy. Natomiast tak rzucam temat i myślę, że jeszcze z panem przewodniczącym będzie szansa na ten temat porozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Słusznie zauważył pan, że te konkluzje są w sekretariacie, ale myślę, że spokojnie możemy je, szanowne panie, po prostu przesłać pozwą te konkluzje. To chyba będzie najwygodniejsze. One nie są długie, a są bardzo konkretne, co jest dość niestandardowe na te kwestie często unijne poruszane, więc warto się z tym zapoznać. Ja myślę, że to jest taki temat, który też łączy ponad podziałami i może dobrym pomysłem byłoby przygotowanie opinii w tej sprawie naszej komisji i przesłanie je do pozostałych komisji do spraw Unii Europejskiej w państw członkowskich unijnych, tak żeby rzeczywiście kuć żelazo póki gorące, bo to jest w naszych wszystkich, myślę, interesie, żeby mieć dodatkowe instrumenty do tego, żeby nie tworzyć swoją politykę unijną. Tu chodzi bardziej o to, aby mieć większe informacje na temat procesu decyzyjnego unijnego i możliwości też no, pewnego nadzorowania unijnych urzędników, więc myślę, że czy jesteśmy z lewa czy z prawa, to nam to gra. I panie pośle, tutaj do pana posła Rafała Bochenka mam taką nieśmiałą prośbę, być może wziąłby pan na swoje barki przygotowanie projektu takiej opinii, którą moglibyśmy umówić we wrześniu, tak żeby rzeczywiście w miarę możliwości na początku tej prezydencji czeskiej wybrzmiało ze strony polskiej i poparcie dla tej inicjatywy. Już państwu przekazuję głos do dyskusji. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś głosy, to zapraszam. Pan europoseł Karski zgłaszał się pierwszy, a następnie pan poseł Czerniak, przepraszam, ale znam doskonale pana posła, ale mam czasami mam, widzicie państwo, młody, a już skleroza. Pan europoseł, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy pan przewodniczący to jeszcze młody. Jak ja zostawałem swego czasu posłem na Sejm, to jeszcze miałem czarne włosy bez śladów siwizny. Dzisiaj mam już nawet nieco białą brodę. Natomiast, no proszę państwa, ale wszystkie koleżanki są młode jak wtedy. Proszę państwa, tutaj znaczy Kozak jest rzeczywiście ważną płaszczyzną współpracy między parlamentami narodowymi i parlamentem europejskim i myślę, że jeśli są takie no, pozytywne jakby sygnały, że można by zwiększyć rolę parlamentów narodowych, to należy to kuć póki gorące. To jest tak, że z tego niekoniecznie zawsze musi coś się konkretnego wykształcić, ale zawsze będzie jakiś punkt zaczepienia. Znaczy z inicjatywami prawodawczymi to też jest tak, że to nawet Parlament Europejski nie posiada inicjatywy prawodawczej. On sam może jedynie zaproponować komisji, a jak uczy przykład propozycji pochodzącej no, sprzed prawie 2 lat, dyrektywy w sprawie należytej staranności, due diligence w zakresie dotyczącym praw człowieka i ochrony środowiska, to najpierw komisja długi czas nie odpowiadała, wreszcie wniosła coś, co uznano jako potworek nieodzwierciedlający intencji w ogóle parlamentu. No i taka jest, więc w ten sposób może być potraktowana nawet ta instytucja. Natomiast jeśli parlamenty narodowe sobie wykują taką ścieżkę, to też sądzę, że komisja, która jako jedyna posiada inicjatywę do inicjowania procedury prawodawczej, no w jakiś sposób zostawi sobie tutaj margines i ostatecznie to będzie tak, że to ona będzie decydowała
w tych sprawach. Często nawet parlamenty narodowe mogą nie poznać tego, co tam wpłynęło i o ile to w ogóle wypłynie. Natomiast co do kwestii tutaj zadawania pytań, też dobra inicjatywa, bo zawsze dobrze jest, kiedy można, ma się prawo zapytać, niezależnie od tego, jaką się odpowiedź dostanie. Natomiast ja mam skalę porównawczą. Byłem posłem na Sejm, teraz jestem posłem do Parlamentu Europejskiego. Tu byłem dwie kadencje, tu jestem dwie kadencje i powiem Państwu, że sposób odpowiadania na interpelacje tutaj w Polsce dla posłów to jest po prostu, to są odpowiedzi w zasadzie wyczerpujące, odnoszące się do meritum sprawy, porządnie przygotowane. Często mogą interpelowany minister może się nie zgadzać ze stanowiskiem posła, ale odpowie rzetelnie. Natomiast odpowiedzi na przykład, które otrzymuje poseł do Parlamentu Europejskiego, są krótkie, lakoniczne, wymijające, często nie mieszczące się w granicach zadawanego pytania, notorycznie udzielane po wielu miesiącach, po wielokrotnym upływie terminu, który zgodnie z prawem unijnym jest zakreślony na tego tytułu odpowiedzi. Więc powiem w ten sposób, no zawsze dobrze jest mieć prawo, natomiast potem jak to będzie rozwinięte, to trudno powiedzieć. Kiedyś mi się zdarzyło otrzymać odpowiedź od przewodniczącego Rady Europejskiej. Okazuje się, że to był wycinek bodaj pół zdania z jednego długiej odpowiedzi na wiele zadanych pytań. I akurat do tego odniósł się w pół zdania, więc taką odpowiedź otrzymałem. Ale tutaj, tak jak mówię, no zachęcam, przynajmniej coś się zawsze otrzymuje. Dziękuję bardzo. Pan poseł Czerwiak. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, ja mam pytanie do pana posła Rafała Bochenka, ponieważ tak trochę z niepokojem usłyszałem, że pracowaliście nad uzupełnieniem czy też rozszerzeniem kwestii weta. Czy to się znalazło po pierwsze w konkluzjach, bo przecież instytucja weta istnieje już, bo mówił pan o czerwonej kartce w aspekcie, w jakim to jest zakresie to miałoby weto obowiązywać, bo tak powiem historycznie konkludując, my jako Polacy mamy chyba raczej złe doświadczenie z tą instytucją, to dla nas się tak skończyło, nie inaczej, ale myślę, że dzisiaj ta współpraca w ramach Unii Europejskiej to powinna polegać na zrozumieniu i takiej współpracy bez takiej rozszerzenia instytucji tego weta. Jakby pan mógł szczegółowo odpowiedzieć, czego to weto miałoby dotyczyć, bo przecież teraz ta instytucja w Unii istnieje. Dziękuję. Jedna ode mnie uwaga, bo to jest, ja panie pośle, miałem takie same zdanie jeszcze dwa tygodnie temu, jeżeli chodzi o liberum veto, bo nie byłem świadomy historycznie. Natomiast liberum veto nie było wykorzystywane, ostatni raz było wykorzystane, zdaje się, 160 lat przed trzecim rozbiorem Polski. To jest, wydaje się, że robiono specjalnie po to, żebyśmy znaleźli takie łatwe usprawiedliwienie na temat, dlaczego nasza państwowość upadła, a problemy były dużo głębsze i często po prostu wynikały z tego, że niektórzy politycy gdzieś się po prostu sprzedali mocarstwom, a wcale nawet nie używali liberum veto. Więc to jest dużo głębszy temat, ale naprawdę dwa tygodnie temu jeszcze też byłem przekonany, że liberum veto to było narzędzie, które dosłownie zmiotło nas z ziemi, a wcale tak nie było. Proszę bardzo, pan Rafał Bochenek. Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Nie, ja, panie pośle, mówiłem o procedurze czerwonej kartki tutaj dla parlamentów krajowych, wzmocnienia tego instrumentu w kontekście dalszych prac potencjalnych w przyszłości, jeżeli by się udało rzeczywiście kontynuować w ramach prezydencji czeskiej, czy być może jeszcze kolejnych prezydencji, te prace w ramach grup roboczych COSAC. Natomiast w konkluzjach takie rozwiązanie się nie znalazło. Znalazła się zielona kartka, o której mówiłem, żółta kartka, znaczy modyfikacja żółtej kartki, zmniejszenie tego progu wymaganych państw, które muszą poprzeć określone rozwiązanie. Czerwona kartka w tych konkluzjach, w tym dokumencie się nie znalazła. Natomiast no, ja myślę, że ta czerwona kartka, o której też rząd polski wielokrotnie mówił,
i ten instrument to jest szansa dla Unii Europejskiej, bo w kontekście tych głosów, które słyszałem podczas spotkań w Paryżu i na łączeniach wielokrotnie, no to jednak to niezadowolenie w Unii Europejskiej wśród obywateli, parlamentarzystów również krajowych, jest dosyć duże z działań instytucji unijnych, co nie zawsze w tym mainstreamie się przebija. No, te spotkania nasze pokazały, że Polska tutaj nie jest samotną wyspą, tak jak to często się próbuje przez media lewicowe kreować i polityków lewicowych, ale tutaj no, wielu polityków w Europie myśli bardzo, bardzo podobnie. Dziękuję. Pan poseł Rosati. Tak, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również mam pytanie do pana posła Bochenka. Znaczy ja akurat z tej krótkiej prezentacji, jakiej pan dokonał, jeśli chodzi o konkluzję tej grupy roboczej, to ja muszę powiedzieć, że akurat mam bardzo duże obawy co do tego, czy to są akurat słuszne kierunki działań. My żyjemy od kilku lat w przeświadczeniu, a przynajmniej taki jest ton, ja bym powiedział, propagandy antyeuropejskiej, że Unia Europejska wymaga ciągle jakichś dodatkowych reform, zmian czy dostosowań w celu zwiększenia jej wymiaru demokratycznego, uwzględnienia roli państw narodowych, w szczególności parlamentów krajowych itd., itd. No więc ja chcę przypomnieć, że traktat z Lizbony wprowadził cały szereg nowych, bo jeszcze wcześniej także istniały instrumenty, które zapewniały demokratyczną kontrolę państw członkowskich nad instytucjami europejskimi. Ale traktat z Lizbony wprowadził kolejne instrumenty, z których, jak sam pan powiedział, państwa członkowskie nie korzystają praktycznie. Mamy przecież, no właśnie to, co pan powiedział, mamy procedurę żółtej kartki, gdzie 1/3 państw, parlamentów narodowych jest władna zmusić komisję do tego, żeby przekonstruować przeformułować projektowany akt prawny. Ja nie wiem, czy Polska korzystała w ogóle kiedykolwiek. Z tego, co ja wiem, w ciągu ostatnich 3 lat, jak jestem w tej kadencji Sejmu, to nie było takich działań ze strony polskiego parlamentu, które by prowadziły do zakwestionowania projektów aktów prawnych przyjmowanych przez komisję. Mamy procedurę pomarańczowej kartki również obowiązującą, która idzie o krok dalej i która zmusza komisję do tego, żeby albo wycofała akt prawny, a jeżeli projekt aktu prawnego, a jeżeli nie chce wycofać projektu aktu prawnego, to musi uzyskać poparcie Rady w tej sprawie. Rady, gdzie zasiadają przedstawiciele rządów i tam już decyzja jest podejmowana większością kwalifikowaną. Więc mamy inicjatywę obywatelską, prawda, ustawodawczą, wymagającą 1 000 000 podpisów. W Unii Europejskiej bodaj 2 razy skorzystano z tego rozwiązania, prawda. A ja sam pamiętam, jak były dyskusje wokół traktatu lizbońskiego, ile było głosów i ile było apeli o to, żeby zwiększyć właśnie ten wymiar demokratyczny, zwiększyć wpływ parlamentów narodowych. Tyle, że potem w momencie, kiedy te instrumenty daje się do ręki, to parlamenty narodowe bardzo rzadko z tego korzystają. Więc może skupmy się na tym, żeby wykorzystywać to, co mamy w zasięgu ręki, prawda? To, co możemy, to, co już jest w tej chwili w traktatach. Mamy, zresztą, jeśli chodzi o te, parlament krajowy może zażądać od komisji dodatkowych informacji na temat aktu prawnego. Może domagać się wszystkich roboczych dokumentów, które jakby stanowią podstawę aktu prawnego, który może się danemu parlamentowi narodowemu nie podobać, prawda? I komisja ma obowiązek te wszystkie dokumenty, te wszystkie analizy również dostarczyć. My przecież, panie przewodniczący, tutaj nieomalże co sesję dokonujemy przeglądu, no powiedzmy sesję otwarcie bardzo powierzchownego ustawodawstwa europejskiego, bo przecież w pierwszych 2 punktach zawsze jest... Zadaje pan pytanie jako przewodniczący, czy komisja ma uwagi do określonych aktów prawnych, prawda, wylicza pan te akty prawne. Ja nie słyszałem właśnie nigdy, żeby ktokolwiek w tym punkcie naszych obrad zabrał głos powiedzieć nie i powiedział nie, ten akt prawny jest, mnie się nie podoba albo w ogóle jest szkodliwy, niesie pewne ryzyka dla naszego kraju, proponuję, żebyśmy upoważnili rząd do tego, żeby jednak no, zajął takie, a nie inne stanowisko, bądź też
spróbujmy uruchomić procedurę żółtej kartki albo kartki pomarańczowej, prawda? Chcę też powiedzieć, że w przypadku tych spraw najbardziej wrażliwych, prawda, wymiaru sprawiedliwości, spraw obronnych, związanych ze spraw wewnętrznych, ten próg minimalny wymagany do tego, żeby oprotestować czy wstrzymać bieg aktu prawnego jest niższy, bo wynosi 25%, a nie 1/3 parlamentów narodowych. Więc ja uważam, że instytucji, które zapewniają demokratyczną kontrolę nad procesem prawodawczym w Unii Europejskiej jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli chcemy jednak, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że Unia Europejska jednak jest instytucją bardzo szczególną, w której nie ma wymogu jednomyślności, tylko podstawową procedurą prawodawczą jest jednak procedura większości kwalifikowanej, no to musimy się zgodzić z tym, że w niektórych przypadkach niektóre państwa, no mimo że są niezbyt zachwycone przyjętym aktem prawnym, to po prostu muszą godzić się z jego przyjęciem. Ja chciałem zapytać pana posła na koniec, bo pan też powiedział, że pewne dalej idące propozycje jak czerwonej kartki nie zostały ostatecznie przyjęte i nie znalazły się w konkluzjach. Ja chciałem zapytać, jak układał się rozkład głosów, czy rozkład jakby no, poglądów w tej grupie roboczej. Bo sami państwo mówicie bardzo często, że nie wiem, że Europa jest generalnie, jak wy to nazywacie, liberalno-lewicowa, tak? Że jest większość rządów liberalno-lewicowych. Ja nie wiem, czy tak jest naprawdę, czy rzeczywiście można dokonywać tego typu podziałów, ale jak rozumiem, to w ten sposób wyrażacie swoje niezadowolenie pewnym ogólnym kierunkiem być może polityki Unii Europejskiej. No ale my też wyrażamy tutaj w Sejmie niezadowolenie z pewnego ogólnego kierunku waszej polityki w kraju, ale musimy to akceptować, bo macie większość, prawda? Bo macie większość, z której korzystacie bez żadnych skrupułów, by the way, muszę powiedzieć. W związku z tym, no niestety, w Unii Europejskiej tak jest, że trzeba się na pewne rzeczy akceptować, bądź też podjąć dyplomatyczną ofensywę, prawda? Jeżeli chce się naprawdę zmienić coś, co się nam nie podoba i uzyskać poparcie innych krajów. Więc gdy pan mógł odpowiedzieć na pytanie, jaki był rozkład opinii w tym ciele i czy te, bo pan powołał się na bardzo jakby wiele swoich rozmów, konsultacji, opinii kolegów z tej komisji, ale czy pan rozmawiał również z przedstawicielami może innych nurtów politycznych, czy też rządów, które państwo sami określacie jako lewicowo-liberalne, bo chciałbym wiedzieć po prostu, czy to, co pan mówi, to, co pan przedstawił tutaj, reprezentuje, znaczy nurt, czy większość, czy to jest zdanie większości tej grupy roboczej, czy jednak jest to stanowisko mniejszości znaczącej, ważącej, trzeba to akceptować, ale jednak mniejszości, więc bardzo bym prosił, żeby może wyjaśnić jeszcze. Ja tylko słowo, dziękuję panie pośle. No ale nie do końca. To posła Rosatiego, więc nie wiem, czy jesteśmy na tej samej stronie tej dyskusji. No bo nie bardzo rozumiem, o jakich obawach pan poseł mówił. Jeżeli pana zdaniem i tak te instrumenty, które teraz są niewykorzystywane, no to chyba nie ma obaw, że inne instrumenty będą wykorzystywane nadmiernie. Nawet w przypadku czerwonej kartki, to i tak trzeba by zbudować ten jakiś szerszy konsensus wśród państw członkowskich czy parlamentów członkowskich Unii Europejskiej, więc nie do końca jakby rozumiem, co miał pan poseł na myśli. Może pan później to jakby wyjaśni, ale no, daję teraz panu posłowi Rafałowi Bochenkowi. Ja się może odniosę, bo tak widzę, że pan profesor na kolor czerwony wyjątkowo jest pobudzony, ale ta czerwona kartka, już powiedziałem, nie znalazła się w konkluzjach. Czerwona kartka, powiedziałem tylko tyle, że w kontekście, gdybyśmy chcieli, o czerwonej kartce mówiłem w kontekście takim, że gdybyśmy chcieli kontynuować dalsze prace, uważam, że można byłoby również na ten temat podjąć jakieś dyskusje. Natomiast jeżeli chodzi o rozkład głosów w grupie Kozak, no była jednomyślność. Powiedziałem również o tym, że przez aklamację jednomyślnie wszyscy przedstawiciele 27 państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli te rozwiązania, które znalazły się w konkluzji. Czerwona kartka nie jest objęta konkluzjami. Ja tylko mówiłem o tym, już kończąc moje wystąpienie, że
można byłoby również, kontynuując pracę nad propozycjami reformy Unii Europejskiej, zmian traktatowych i wzmocnieniu roli parlamentów narodowych, również tą czerwoną kartkę próbować w jakiś sposób umiejscowić i wzmocnić i te instrumenty w ogóle kontroli narodowej także wzmocnić, bo ja wiem, że tutaj pan powołuje się na pomarańczową, żółtą kartkę, natomiast no, umówmy się, żółta kartka to jest pewna fasada. No, państwa członkowskie mogą sobie złożyć opinie, uzasadnione opinie, komisja również może sobie wydać na ich opinię swoją opinię i dalej robić swoje. No, żadnych mechanizmów zaingerowania przez parlamenty krajowe w proces decyzyjny Unii Europejskiej, taki legislacyjny mocno zaawansowany, no nie ma takich konstytutywnych, bo można sobie pisać listy, natomiast i komisja nam będzie odpisywała, pewnie jeszcze jak tutaj poseł Karski mówił, nawet nieterminowo, ale nic to nie będzie wnosiło do procesu legislacyjnego. O to tylko chodzi, że przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej wyrażali powszechne niezadowolenie z nieskuteczności tych instrumentów, które dotychczas są w traktatach zapisane. Dziękuję. I pan poseł Grzyb, panie pośle, bardzo proszę tak też konkretnie, jeżeli ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, to też naprawdę w bardzo precyzyjnych słowach, bo rzeczywiście pan poseł Polak, przewodniczący Polak podpowiedział mi, że mamy jeszcze dwa punkty, a czas nas goni. No właśnie, to jest jedno z tych ograniczeń, które też nie pozwala wykorzystać w pełni kompetencji takiej komisji, jak Komisja do Spraw Unii Europejskiej, która jest polityczną reprezentacją polskiego Sejmu w sprawach dotyczących Unii Europejskiej w trybie odrębnej ustawy. Właśnie to ciągłe ograniczanie dyskusji. Śpieszymy się, śpieszymy, nie mamy czasu o tym porozmawiać, a później mówimy, że parlamenty narodowe nie mają miejsca w dyskusji europejskiej. To wszystkie argumenty, o których mówi pan poseł Bochenek, one nieraz stawały na posiedzeniu zarówno plenarnym, jak i prezydiach COSAC-u. Nie są one nowe. Uważam, że w dużej mierze są one słuszne. Dość słuszne, ale zgadzam się z tą opinią, którą powiedział pan poseł Rosati, że my nie wykorzystujemy tych instrumentów, które mamy. Proszę Państwa, no przecież przed każdą Radą Europejską powinien polski parlament być poinformowany, jakie stanowisko zamierza zająć premier polskiego rządu w kluczowych sprawach, które w tym parlamencie, w Radzie Europejskiej będą decydowane. Przecież dysponentem politycznym decyzji ustawodawczych, które będą podnoszone przez Komisję Europejską, jest nikt inny jak tylko Rada Europejska. Szefowie państw i rządów mówią wtedy w konkluzjach, to czytamy, proszę Komisję Europejską rozpocząć działanie w takiej czy innej sprawie. A kto jest współustawodawcą? A to jest Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej w poszczególnych jej konfiguracjach. I to nie jest tak, że państwo członkowskie nie ma wpływu na proces legislacyjny. Pytanie, na ile my jako Parlament Polski, że tak powiem, interpolujemy polski rząd, żeby to stanowisko było mniej czy bardziej, że tak powiem, wyraźne czy też skuteczne. Ja tutaj mógłbym podać szereg przykładów, w których na przykład rząd na przestrzeni, i to nie mówię o obecnej kadencji, również poprzedniej, na której rząd się zwolnił z takiego aktywnego działania na rzecz dobrych rozwiązań. Przykładem rok 2010, chociażby kwestia dyrektywy o bezpieczeństwie dostaw gazu. Dopiero interwencja posłów w Parlamencie Europejskim sprawiła, że ta dyrektywa wyszła taka, że tam rzeczywiście były instrumenty reakcji. Ona potem oczywiście wielokrotnie była zmieniana. Więc proszę Państwa, jeżeli jest tak, że po Radzie Europejskiej nie mamy czasu wysłuchać, bo nie znajduje się to w programie na przykład posiedzenia Sejmu, wysłuchać informacji premiera, a to byłoby najważniejsze, jakie konkretne decyzje tam zapadły, co one niosą, jakie one niosą, że pozytywne czy negatywne skutki. I wtedy moglibyśmy, że tak powiem, w sposób skuteczny również z poziomu Komisji do Spraw Unii Europejskiej to robić. Przykład chociażby sprawozdań z poszczególnych prezydencji. No, proszę Państwa, mamy prezydencję czeską, a dwie prezydencje do tyłu nie są jeszcze podsumowane. No, uważam, że miesiąc czasu powinien wystarczyć na to, że podsumowujemy tą prezydencję. Widzimy, co Polska zrobiła w okresie tej prezydencji, jakie szanse wykorzystała, a jakie nie. A jeżeli to jest po roku czasu, no to właściwie wszystko zatarło się w pamięci. I nawet, że tak powiem, reakcja z tej perspektywy, nawet na posiedzeniu COSAC, no, polskiego na przykład polski przedstawicieli czy delegacji na posiedzeniu plenarnym jest wielce osłabiona. Generalnych dyskusji na temat wczesnych inicjatyw, które się podejmie w Unii Europejskiej, no też nie dyskutujemy. Ani to nie robimy w Senacie, ani nie robimy w polskim parlamencie. Więc w moim przekonaniu
ten głos pana posła Bochenka jest tutaj bardzo dobrym takim przyczynkiem do tego, żebyśmy starali się również wykorzystać te szanse, które mamy jako parlament. A relacje z posłami do polskimi w Parlamencie Europejskim, kiedy przygotowywaliśmy, i to jest też nie jest to adresowane do obecnego czasu, ale wtedy, kiedy przygotowywaliśmy ustawę o statusie posła do Parlamentu Europejskiego. Ja proponowałem wtedy, że poseł do Parlamentu Europejskiego mógł na przykład interwencji obywateli polskich w biurze poselskim, które za publiczne pieniądze polskiego obywatela, ja nie mówię o interpelacjach, ale są czasami takie interwencje, że mógł przekazać polskiemu rządowi. No i jakie otrzymywaliśmy najczęściej? No wtedy oczywiście nie było na to zgody. Nie, nie, tylko posłowie krajowi mają szansę na wykonywanie tego obowiązku, a przychodzą ci ludzie z interwencjami różnymi. A potem jak już w praktyce to wyglądało w taki sposób, że odpowiedź na przykład z Ministerstwa Sprawiedliwości, i to też nie adresuje do obecnego rządu, tylko wcześniej. Zastępca dyrektora departamentu odpowiadał posłowi, mówiąc, wskazując, że kompetencji takich nie ma, żeby poseł do Parlamentu Europejskiego interweniował w polskim ministerstwie w sprawach dotyczących obywateli, ale może interweniować, wysyłając taką interpelację, gdyby ona dotyczyła na przykład Litwy albo Irlandii, bo tamten ta kompetencja jest. Więc w moim przekonaniu ten głos pana posła Bochenka jest taką dobrą, że tak powiem, ilustracją, na ile, że tak powiem, my również mamy rezerwy tutaj na gruncie krajowym. Bo sądzę, że właśnie to ograniczenie czasowe jest najczęściej taką formułą, no niestety nie mamy czasu, nie możemy o tym podyskutować. A potem okazuje się, że wpadamy w spiralę różnego rodzaju, że tak powiem, frustracji wynikających z faktu, że te polskie interesy nie są do końca wykorzystane. Dlaczego na przykład jest stały system konsultacji z posłami do Parlamentu Europejskiego na przykład w Niemczech? Oni mają nawet, bym powiedział, taką niepisaną afiliację przy Bundestagu. No dlaczego polscy posłowie nie mogą tego mieć przy polskim Sejmie? Więc wtedy byłby też łatwiejszy kontakt pomiędzy naszą komisją a tymi posłami. Ja rozumiem oczywiście kalendarz, który jest bardzo zajęty, ale pokazuje, że tam jest 52 posłów, każdy z nich ma minimum dwóch asystentów, czyli to jest prawie 200 osób, a nieraz i więcej, ludzi merytorycznie przygotowanych, których my jako państwo członkowskie w pełni, w moim pojęciu, nie wykorzystujemy. Dziękuję bardzo. No, wiele racji ma poseł Grzyb w mojej opinii, natomiast muszę sprostować pewne również przekazane informacje pana posła. To nie jest tak, że rząd nie przedstawia nam informacji przed i po Radzie. Przychodzi do nas minister Szymański zawsze przed i po Radą, więc tutaj nie mogę się z tym zgodzić. Parlament i Grebion, a nie o... No to wiecie, to jest pytanie oczywiście o jakby poziom polityczny, który nam to przedstawia. No, nie jestem długo w polityce, rozumiem, że prezes Rady Ministrów ma dużo różnych zajęć i nie musi pewnego rodzaju ekspozy na każdym, co miesiąc tak naprawdę przedstawiać parlamentowi. Od tego ma ministra do spraw europejskich, który tutaj jednak no, miesiąc w miesiąc w zasadzie jest. Ja nie widzę tutaj niczego niestosownego, ale to jest moja opinia. A jeżeli chodzi o to, że nie mamy czasu, ten temat, tak jak mówię, uważam, że jest ważny. Jest tutaj na jakimś na pewno poziomie porozumienie ponad podziałami politycznymi i w Polsce, i za granicą. W związku z czym we wrześniu, jak pan poseł Bochenek przygotuje taki projekt opinii naszej komisji, to wtedy obiecuję, poświęcimy temu tematowi tyle czasu na dyskusję, ile będzie potrzeba. Pan poseł Bochenek. Tak jeszcze kończąc, panie przewodniczący, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za obsługę i wsparcie na każdym etapie pani Agacie Domańskiej, sekretariatu tutaj naszej komisji, i pani Wulczyńskiej Anecie. Tak, pani Aneta Wulczyńska, także dzisiaj nie ma, ale bardzo serdecznie dziękuję, bo zawsze mogło na pani liczyć. Potwierdzam. Tak, brawo. Drodzy państwo, nie przyjmujemy tu żadnej konkluzji, to był po prostu temat pod dyskusję. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu czwartego, z tym, że szanowni państwo, przepraszam państwa na początku, powinienbym poinformować na porządku posiedzenia Sejmu, ale punkt czwarty musi spaść z porządku obrad z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność pana posła
Daniela Milewskiego, który miał przedstawić wyniki z prac grupy roboczej Kosak do spraw wartości europejskich leżących u podstaw poczucia przynależności w Unii Europejskiej. To była taka druga komisja robocza przy prezydencji francuskiej, ale tym zajmiemy się też we wrześniu. Więc szanowni państwo, pozwólcie, że przejdziemy do punktu 5. Rozpatrzenie w trybie artykułu 8 ustępu 2 ustawy z dnia 8 października 2010 roku zalecenia dotyczącego zalecenia Rady w sprawie Krajowego Programu Reform Polski na 2022 rok, zawierającego opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2022 rok, KON 2022-622, wersja ostateczna i odnoszącego się do niego projektu stanowiska Rzeczypospolitej. Bardzo proszę panią minister Kamilę Król o przedstawienie stanowiska. Bardzo dziękuję, szanowny panie przewodniczący, wysoka komisja. Omawianie z państwem projektu zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski w ramach semestru europejskiego już jest stałym elementem harmonogramu prac komisji. Stanowi bowiem realizację postulatu większego zaangażowania parlamentów narodowych na poszczególnych etapach semestru europejskiego, a dyskutowany dzisiaj projekt zaleceń wieńczy 12 cykl semestru, który został zapoczątkowany 24 listopada ubiegłego roku opublikowaniem przez Komisję Europejską rocznej analizy zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2022 rok i towarzyszącego jej sprawozdania przedkładanego w ramach mechanizmu ostrzegania. Jeśli chodzi o kolejne etapy, to było przedłożenie przez państwa członkowskie aktualizacji krajowych programów reform, jak również programu konwergencji. Następnie przedstawienie przez Komisję Europejską projektu zaleceń Rady Unii Europejskiej oraz sprawozdań krajowych w maju bieżącego roku. Jeśli chodzi o tegoroczne zalecenia w sprawie polityki strukturalnej, zostały przedstawione przez Komisję Europejską po dwuletniej przerwie. W roku ubiegłym w związku z przygotowywaniem przez państwa członkowskie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności Komisja Europejska przedstawiła jedynie zalecenie w sprawie polityki fiskalnej. Generalnie Polska nie kwestionowała treści zaleceń szczegółowych na lata 2022-2023. Zgłosiła jednak zastrzeżenia o zasadniczym znaczeniu politycznym, jak również uwagi stanowiące korektę faktograficzną i doprecyzowanie zapisów. Formalne przyjęcie zaleceń przez Radę ECOFIN nastąpiło 12 lipca bieżącego roku. Jeśli chodzi o najważniejsze według nas wybrane elementy zaleceń dla Polski na lata 2022-2023, chciałabym tutaj kilka słów na ten temat powiedzieć. Jeśli chodzi o zalecenia szczegółowe numer 3, czyli wspieranie wysokiej jakości edukacji i zdobywanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy, zgadzamy się z postulatami, gdyż działania takie jak rozwijanie umiejętności cyfrowych wspierają gospodarkę i dają jej impuls do dalszego rozwoju. Naszych wątpliwości również nie budzą postulowane lepsze ukierunkowywanie świadczeń społecznych, jak również poprawa dostępu do opieki nad dziećmi i do opieki długoterminowej. Zarówno pandemia COVID-19, jak również agresja zbrojna Rosji na Ukrainę pokazały nam, jak ważne jest zwiększanie odporności i dostępności usług publicznych w warunkach zjawisk kryzysowych, a drogą do osiągnięcia takiej odporności jest m.in. wzmocnienie zdolności gospodarki do innowacji, rozwój usług e-zdrowia, zwiększanie cyfryzacji edukacji, administracji publicznej i przedsiębiorstw, o czym jest mowa w zaleceniu szczegółowym numer 4, a treść tego zalecenia popieramy. Jeżeli chodzi o zalecenie szczegółowe numer 5, to tutaj po raz kolejny podnoszona jest kwestia niezależności sądownictwa w Polsce i jej związek z klimatem inwestycyjnym. I tutaj w opinii rządu
diagnoza Komisji Europejskiej nie znajduje potwierdzenia w faktycznym kształtowaniu się inwestycji w ostatnich latach. Podtrzymujemy więc stanowisko, że semestr europejski jest procesem gospodarczym, tak więc nie powinien być mylony z procedurą z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Jeśli natomiast chodzi o drugą część zalecenia szczegółowego numer 5, dotyczy ona konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki. Ten postulat przyjmujemy ze zrozumieniem i uznajemy go za jeden z najważniejszych, z koniecznych warunków poprawy jakości i skuteczności regulacji. Na koniec tylko dopowiem, że działania prowadzące do realizacji zalecenia zostaną zgodnie z wymaganiami semestru europejskiego przedstawione w kolejnej edycji Krajowego Programu Reform na lata 2023-2024 oraz kolejnej aktualizacji programu konwergencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister. Posłem sprawozdawcom jest pan poseł Dariusz Rosati. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo, szanowna pani minister. No, tak jak pani powiedziała, rekomendacje krajowe czy zalecenia dla krajów szczegółowe są częścią zamykającą semestr europejski, czyli cykl dyskusji wewnętrznych pomiędzy instytucjami europejskimi a krajami członkowskimi na temat polityki gospodarczej i programu reform realizowanych w tych krajach. One mają zapewnić odpowiednią jakby spójność, jeśli chodzi o politykę gospodarczą poszczególnych krajów, tak żeby nie występowały tutaj pewne wewnętrzne sprzeczności w ramach Unii Europejskiej. I to jest procedura, która już od 10 lat jest realizowana. Ja po pierwsze chcę powiedzieć, że cieszę się, że rząd akceptuje większość zaleceń szczegółowych. A do tego zalecenia 5, w którym mówi się o praworządności, znaczeniu praworządności i niezależności sądów dla klimatu inwestycyjnego, jeszcze przejdę za chwilę. Ale zacznę najpierw może od motywów, czyli od tego szerokiego wstępu, którym dokonano takiego krótkiego podsumowania sytuacji gospodarczej w Polsce i wskażę na pewne kluczowe problemy czy wyzwania może, na które Komisja Europejska i Rada w efekcie również, bo to Rada przyjmuje te zalecenia, zwraca uwagę. I chcę od razu powiedzieć, że większość ogromna tych zaleceń czy tych spostrzeżeń, które znajdują się w części tej opisowej, jest formułowana w zaleceniach krajowych dla Polski nie pierwszy raz, tylko była formułowana również w latach poprzednich. Ja wymienię tylko je, bo naprawdę tam jest, to jest interesujący w ogóle dokument i polecam go gorąco wszystkim członkom komisji, jako powiedziałem, ciekawą lekturę. Po pierwsze, Rada wskazuje, że w 2022 roku Polska powinna przejść do neutralnego kursu polityki fiskalnej po okresie silnego wspierania przy pomocy ekspansywnej polityki fiskalnej sytuacji koniunkturalnej w Polsce w okresie pandemii, prawda, w 2020 roku i w okresie wychodzenia z pandemii w 2021. I Rada wyraża tutaj pewien niepokój, dlatego że wszystkie dane, które przedłożył rząd w ramach aktualizacji programu konwergencji i Krajowego Programu Reform wskazują, że ten neutralny kurs polityki fiskalny nie będzie utrzymany w tym roku, że polityka fiskalna w tym roku będzie miała ekspansywny charakter, co związane jest z dodatkowymi wydatkami, z dodatkowymi ubytkami dochodów, ale także z wydarzeniami nieprzewidzianymi, jak wojna na Ukrainie i związane z tym dodatkowe wydatki, nie tylko związane z opieką nad uchodźcami, ale także i z obroną narodową. Więc to jest pierwsza sprawa. Na to rząd w swojej, w Państwa odpowiedzi nie znalazłem, nie znalazłem jakby fragmentu, w którym Państwo by się do tego odnosili. Czy uznajecie, że po prostu to zalecenie pozostanie na papierze, jak wiele innych zresztą z przeszłości, które nie były realizowane, czy jednak rząd podejmie działania, aby zapewnić ten neutralny kurs polityki fiskalnej? Chcę tylko powiedzieć, że w tym zakresie na ten rok rząd w planie konwergencji już przewidywał deficyt rzędu 4,3
procenta PKB, deficyt całego sektora, a moim zdaniem będzie więcej, bo doszły dodatkowe wydatki, nieoczekiwane, choćby wczorajszy dodatek węglowy, ale nie tylko, bo mamy tam kilka innych, wakacje kredytowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest z całą pewnością kurs polityki, który nie jest neutralny, jest ekspansywny i Rada wskazuje słusznie na zagrożenia wynikające z tego, mianowicie przy rentownościach na obligacjach skarbowych rzędu 6-7%, to tego typu deficyty stają się dla kraju niesłychanie kosztowne. I oczywiście wciągają Polskę w pułapkę długu, dlatego że im większy deficyt, tym większe płacone odsetki i w tej sytuacji po prostu będziemy mieli jeszcze większy deficyt, wynikający choćby tylko z kosztów obsługi długu. Po drugie, perspektywa średniookresowa też nie została przez Państwa jakoś skomentowana, dlatego że Rada mówi, że no zgodnie z aktualizacją planu konwergencji deficyt ma spadać, prawda, aż do 3,1 w 2024 roku i 2,5 w 2025 roku. Ale Rada wskazuje i słusznie, nie przedstawiono ani w Krajowym Programie Reform, ani w aktualizacji programu konwergencji żadnych działań konsolidacyjnych po stronie budżetu. Znaczy nie wiadomo dlaczego ten deficyt ma spadać w sytuacji, kiedy rząd w ciągu ostatnich 2-3 lat przyjął na siebie bardzo dużo zobowiązań finansowych i to takich ustawowych, sztywnych i w odpowiedzi rządu nie znalazłem, w stanowisku rządu nie znalazłem właściwie żadnych argumentów, które potwierdzały, że rzeczywiście ten deficyt będzie spadał. Po trzecie, nie ma żadnej reakcji na to, na co wskazywała też Rada w dokumencie, mianowicie potrzeba dokonania zasadniczej reformy gospodarki budżetowej. Rada wskazuje, że jest dość duża nieprzejrzystość planowania budżetowego w Polsce, wynikająca również z tego, że w ostatnich latach, 2 latach, bardzo wiele wydatków zostało wyprowadzonych poza budżet. W tej chwili mniej więcej 40% wydatków publicznych w Polsce jest realizowanych poza budżetem, a to oznacza, że jest realizowany poza kontrolą parlamentarną. Ja dziwię się, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości po prostu godzą się z tym, potulnie z tym trendem, z tą tendencją do wyprowadzania pieniędzy poza budżet, bo to wy, państwo, posłowie, tracicie kontrolę nad tym, co się dzieje, a odpowiadać będziecie wszyscy za to, co się dzieje. I Rada wskazuje, że tego typu brak kontroli parlamentarnej, któremu towarzyszy zresztą brak dostępu do informacji publicznej, no właśnie dlatego, że przesuwanie wydatków do BGK jednocześnie ogranicza prawa posłów do tego, żeby domagać się informacji o wydatkowaniu określonych pieniędzy. BGK, ja składam bardzo wiele zapytań do BGK i na ogół dostaję odpowiedź, że ta informacja nie jest do użytku publicznego, bo albo dotyczy kontraktów handlowych albo jakichś innych, prawda, działań, które jakby nie są objęte obowiązkiem ujawniania w ramach dostępu do informacji publicznej. Wskazuje się, że Polska jest jednym, drugim od końca z najszybciej starzejących się społeczeństw czy krajów w Unii Europejskiej. I konsekwencje są oczywiste. Systematyczny rosnący brak rąk do pracy, ubóstwo emerytów ze względu na ogromną liczbę emerytów w stosunku do osób aktywnych zawodowo, kolosalne straty dla finansów publicznych. Nie ma ani słowa na ten temat po stronie, w odpowiedzi rządu, a przecież to są naprawdę kluczowe wyzwania. Zresztą to jest jedno z tych zaleceń, które są powtarzane od kilku lat pod adresem Polski i niestety tu się wiele nie dzieje. Cieszę się, że wspomniała Pani, że rząd dostrzega konieczność zwiększenia zakresu opieki formalnej nad dziećmi. Tu Polska, jeśli chodzi o zakres opieki na poziomie żłobków i przedszkoli, jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie. To jest jeden z przykładów, czy też jedna z przyczyn, że Polska ma najniższy poziom dzietności w 2021 roku w całym okresie powojennym. Od czasu II wojny światowej w 2021 roku urodziło się najmniej dzieci. Niewiele ponad 300 tysięcy. A ponieważ jednocześnie mieliśmy najwyższą liczbę zgonów od 1945 roku na poziomie ponad 510 tysięcy zgonów, no to mamy po prostu wyraźny i trwały
trend do zmniejszania się po prostu ludności w naszym kraju. No, to jest bardzo niepokojące, już pomijam tutaj jakieś konsekwencje czy implikacje gospodarcze, ale to po prostu jest niepokojące w długim okresie, bo kraj, no Polska się wyludnia z różnych powodów. I brakuje mi w odpowiedziach rządu no jakby jasnej strategii, prawda? Bo oczywiście wszyscy wiemy, że 500+ tutaj nic nie zmienia, wręcz odwrotnie, miało pewnie też negatywne skutki w tym zakresie, ale nic nie zmienia. No, to nie jest instrument do pobudzania czy do zmiany, korzystnej zmiany sytuacji demograficznej Polski. I żeby już naprawdę nie przedłużać tego, wskazana jest w tym dokumencie cała seria zaniechań, prawda, i opóźnień w realizacji bardzo ważnych, czy też stawianiu czoła bardzo ważnym wyzwaniom. Wymienia się w tym dokumencie niski poziom edukacji i sytuację nauczycieli, którzy odchodzą z zawodu właśnie ze względu na trudne warunki pracy i płacy. Oczywiście zdrowie. Pani minister o tym wspomniała. I chcę jeszcze raz podkreślić, Polska, jeśli chodzi o wydatki publiczne na opiekę zdrowotną, jest na przedostatnim miejscu w Europie, w Unii Europejskiej. Za nami jest tylko Łotwa. Wydajemy 6,5% na opiekę zdrowotną z publicznych pieniędzy, procenta PKB. Średnia dla Unii jest 9,9. W kilku miejscach powtarza się uwaga na temat złego właśnie braku ukierunkowania wydatków socjalnych. To jest jakby, można powiedzieć, taki charakterystyczny rys programów przyjmowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Pieniądze rozdaje się wszystkim, prawda? 500+ idzie dla wszystkich, niezależnie od kryterium dochodowego czy majątkowego. Dodatek węglowy wczoraj przyjęty pójdzie dla wszystkich. Tarcza antyinflacyjna, obniżka podatków VAT i akcyzy na paliwa i tak dalej, czy na artykuły żywnościowe, adresowana do wszystkich. Rada i Komisja zwracają uwagę, że to jest niesłychanie kosztowne postępowanie, bo to angażuje środki publiczne, ale poza wszystkim innym jest niepotrzebne, jest niesprawiedliwe. Pomoc powinna być kierowana do osób potrzebujących. Mamy słabą cyfryzację oczywiście, ale tu liczymy na KPO, w związku z tym już nie będę tego rozwijał. Mamy wreszcie niski bardzo poziom inwestycji i tutaj chciałem zapytać panią minister, skąd ta to samo zadowolenie, jeśli chodzi o inwestycje w Polsce. Pani przed chwilą powiedziała to, co jest napisane w stanowisku rządu. Nie ma dowodów na to, że po pierwsze oczywiście rząd się nie zgadza, że są kłopoty z praworządnością, ale nawet gdyby były, to nie ma dowodów, że one się przekładają negatywnie na poziom inwestycji. No więc, pani minister, to ja pani daję ten wykres, pani oczywiście zna te dane. Od 2015 roku inwestycje w Unii Europejskiej idą do góry. W tej chwili są na poziomie 22% mniej więcej PKB, a u nas systematycznie spadają, są na poziomie 16,6%. I znowu jesteśmy na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Za nami jest tylko Grecja. 16,6% inwestycji. I państwo mówicie, że klimat inwestycyjny jest znakomity w Polsce? Mamy najniższy udział inwestycji w całym powojennym okresie. I oczywiście jedną z przyczyn, jak wskazuje komisja, są kłopoty z praworządnością. Jest brak gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów i komisja i rada zwracają się o naprawienie tego stanu rzeczy. I ja się dziwię, że pani, że w ogóle stanowisko rządu, które zostało tu przyjęte, jakby świadczy o tym, że państwo okopali się tutaj na tych pozycjach sprzed kilku lat i przez ostatnie kilku lat, bo ten kontredans wokół tej praworządności przecież po prostu trwa już kilka lat. Natomiast nie bierzecie państwo pod uwagę rządowego projektu KPO, gdzie są kamienie milowe, w których dokładnie mówi się, że są to przyczyny niskiego poziomu inwestycji i że trzeba dokonać zmian w systemie dyscyplinarnym sądów i trzeba doprowadzić do wzmocnienia safeguarding, ochrony niezależności sędziów, a wy się kłócicie z komisją, że nie powinno być słowa safeguarding, tylko powinno być strengthening, tak, czyli umacnianie. No i można umacniać czegoś, czego nie ma. No. Więc, bo na koniec oczywiście chcę panią pochwalić, bo rząd ma dokument bardzo dobry, Krajowy Program Odbudowy w zakresie diagnozy i ustalonych kamieni milowych i celów. Jest to dobry dokument. Oczywiście można by go jeszcze tam doskonalić. To jest bardzo dobry dokument. Tam się mówi wyraźnie o tym, że trzeba poprawić no, o te wszystkie rzeczy, o których ja mówiłem. Aktywność zawodowa, opieka zdrowotna, praworządność,
sądownictwo i tak dalej, tam wszystko jest napisane, więc skąd dokument, projekt stanowiska, w którym no, zawarte są treści, tak jakby w ogóle nie było KPO, tak jakbyście mieli inną rozmowę z Komisją Europejską, prawda? Tam przedstawiacie dokumenty sensowne, logiczne, profesjonalne, a tu na użytek wewnętrzny mamy dalej tradycyjny dokument pod tytułem Komisja Europejska wtrąca się w nasz wymiar sprawiedliwości, co jest niedopuszczalne, prawda? Bo w wymiarze sprawiedliwości wszystko jest znakomite. Więc, panie przewodniczący, kończąc, chcę powiedzieć, że nie jestem do końca usatysfakcjonowany stanowiskiem rządu, które zostało tu przedstawione, bo właściwie te wiele rzeczy zostało pominięte, prawda, które wymieniałem. W jednej jest wyraźnie dystansowanie się od opinii komisji i próba jakby dalej przekonywania do stanowiska, które już dawno utraciło jakikolwiek sens, czyli do stanowiska, że w Polsce wszystko dzieje się znakomicie i że nie trzeba semestru mieszać z artykułem 7. To w ogóle nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Artykuł 7 jest procedurą naprawczą związaną z naruszeniem traktatu. Natomiast ten zalecenia krajowe to są zalecenia dotyczące polityki gospodarczej, ale szeroko pojęte. Tu się mówi o zdrowiu, przecież nikt nie kwestionuje, że się o zdrowiu mówi. No, zdrowie nie jest tak do końca polityką gospodarczą, to jest polityka społeczna. Mówi się o edukacji, mówi się o cyfryzacji i tak dalej, więc szczerze powiem, najchętniej to bym powiedział, żeby to stanowisko rządowe odrzucić, dlatego że ono jest mało poważne. Ono jest mało poważne przede wszystkim dlatego, że rząd już przyjął KPO. Mamy w KPO wszystko, co trzeba, a to jest dokument jakby z ubiegłego roku, prawda? To jest dokument, który być może, nie wiem, no... przyszłego roku. Może, nie, albo nie. Ale ponieważ, powiadam, ponieważ mamy KPO, gdzie są zobowiązania rządowe czarno na białym, to ja nie będę w ogóle brał pod uwagę tego dokumentu i nie będę w związku z tym zgłaszał wniosku o odrzucenie tego stanowiska, czy też wniosku o negatywną opinię tego stanowiska, które oczywiście nie zostałoby pewnie przegłosowane, ale to mniejsza sprawa. Natomiast apeluję do pani, żeby pani przekazała kolegom z rządu, żeby po prostu no, takich dokumentów kompromitujących, szczerze powiem, bo pokazywanie nam, że tam pewne słowa trzeba było zmieniać, się dało albo się nie dało, albo że poparł nas przedstawiciel Węgier, który też powiedział, że inwestycje w Polsce są znakomite. No, ja mogę zacytować ten fragment, to jest po prostu zdumiewające. Przedstawiciel Węgier poparł Polskę, zwracając uwagę, że obecny poziom inwestycji i otoczenie biznesowe potwierdzają, że opinia Komisji Europejskiej jest nieuzasadniona. Także bardzo proszę na drugi raz kierować do komisji, to jest poważna komisja, kierować do komisji dokumenty, które będą odzwierciedlały rzeczywisty stan rzeczy, a nie dokumenty jakby z przekazem, który stracił moim zdaniem, mam nadzieję, aktualność. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Biorąc udział też w dyskusji jako przewodniczący, no, nie mogę się zgodzić z wieloma wątkami, które pan poseł Rosati poruszył. I kilka takich oczywistych muszę od razu sprostować. No, panie pośle, ja nie wiem skąd pana wiedza o tym, że 500+ wprowadzone miało wpłynąć na mniejszą ilość narodzin dzieci w Polsce, no, ale ja też znam te statystyki. Po wprowadzeniu 500+, oczywiście nie poprawiło się na tyle, ile byśmy chcieli, ale zaczęło się dzieci w Polsce rodzić więcej, więc to po prostu, no, tak znam te statystyki. To nie jest prawda, co pan poseł mówi w zakresie projektu 500+. Ale pan poseł mówił o ubiegłym roku, a 500+ zostało wprowadzone w którym roku? No właśnie, no i po 2016, po wprowadzeniu 500+, więcej dzieci zaczęło się w Polsce rodzić. Pan poseł powiedział wprost, że 500+ nie poprawiło sytuacji demograficznej w Polsce. Poprawiło. Patrząc na liczby bezwzględne, poprawiło to, że sytuacja dalej nie jest dobra. Ja się zgadzam z panem posłem, że sytuacja nie jest dobra. W wielu państwach Unii Europejskiej sytuacja jest bardzo zła, jeżeli chodzi o demografię. W Polsce też to jest sytuacja, w mojej opinii, zła i trzeba nad tym pracować, szukać rozwiązań, recept. To jest potężny problem w Polsce również, jak tak naprawdę w większości państw Unii Europejskiej, w zdecydowanej większości. Kwestia służby zdrowia, której pan poseł poświęcił wiele czasu. No jasne, jesteśmy na szarym końcu, tylko panie pośle, jak było za rządów Platformy Obywatelskiej. To nie jest tak, nie, panie pośle,
To nie jest tak, że my nic nie robimy. Te dane, które pan mówi, że 6,5% czy 9% to jest średnia w Unii Europejskiej, czy też, no to przecież my od kilku lat konsekwentnie w relacji do PKB podwyższamy właśnie udział procentowy środków na służbę zdrowia i no ten udział procentowy w ciągu tych kilku lat naszych rządów zwiększył się naprawdę wobec wcześniejszych lat, wcześniejszych 20 lat w Polsce no ekspresowo. To, więc to ja uważam, że pan tutaj po prostu, panie pośle, nie gra fair, jeżeli chodzi o kwestię służby zdrowia, to po prostu trzeba zauważyć, no bo jak popatrzymy na proces, dynamikę zwiększania wydatków na służbę zdrowia w relacji do PKB, no to po prostu, no nie ma pan racji. Jeżeli chodzi o kwestię inwestycji w Polsce, no tak, w tym roku wedle mojej wiedzy, ale tu pani minister pewnie się może jeszcze odniesie, chociaż mamy mało czasu, no to w tym roku rzeczywiście jest mniej tych inwestycji. Natomiast, drodzy państwo, no kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce trwa od 2016 roku, a jeszcze w zeszłym roku, czy w latach poprzednich, my byliśmy tym państwem w Unii Europejskiej, w którym tych inwestycji było w zasadzie, byliśmy jednym z tych awangardowych państw, jeżeli chodzi o wielkość tych inwestycji w Polsce, więc tutaj ja nie widzę związku między kwestią podnoszoną przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, z którą się radykalnie nie zgadzam, jeżeli chodzi o te kwestie, czy ta reforma pomaga niezależności sądownictwa w Polsce, czy nie. Ja uważam, że pomaga, a nie szkodzi. Tutaj ma pan swoje zdanie, ale ja nie widzę po prostu relacji, biorąc pod uwagę te wszystkie lata, kiedy trwa ta reforma. No ciężko mi zrozumieć, czemu akurat w tym roku miałoby sprawić, że ta reforma sprawiła, że inwestorzy nie przychodzą. No mi to się, ja nie widzę tutaj jakiegoś no po prostu przyczynowo-skutkowego związku, tym bardziej, że w tym roku nie wydarzyło się nic takiego, wręcz przeciwnie. Tak naprawdę rząd wszedł w dialog z Komisją Europejską, w którym robi trochę pół kroku w tył, czy krok w tył, więc ja jakby nie widzę związku. Pani minister, przekazuje pani głos. Bardzo proszę, tylko bardzo konkretnie, bo mamy jeszcze jeden punkt, a komisja się zaczyna następna za 4 minuty. Panie przewodniczący, bardzo, bardzo dziękuję. To ja tylko szybko kilka danych. Jeżeli chodzi o rok 2021 i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, to tutaj odnieśliśmy wzrost o 79,4%. W tym roku natomiast szacujemy, że wzrost PKB będzie bliski 4%, więc to też nie jest zły rezultat, biorąc pod uwagę pandemię, agresję zbrojną Rosji w Ukrainie. Do tego, jeżeli chodzi o trzy największe agencje ratingowe, tutaj jeżeli chodzi o wiarygodność kredytową Polski, najwyżej ocenia Moody's na poziomie A2, a to jest szósta najwyższa ocena w 21-stopniowej skali. Natomiast jeśli chodzi o rating Polski według Fitch i S&P, to A-, czyli jeden poziom niżej niż Moody's. Także generalnie perspektywy wszystkich ocen są stabilne. Jeśli chodzi tutaj, bo dużo kwestii padło dotyczących Ministerstwa Finansów, więc może to już nie przedłużając, po prostu odpowiedzi prześlemy na piśmie. Dobrze, dziękuję pani minister. Pani pośle, czy jeszcze chciałby pan, ale prosiłbym, jeżeli naprawdę to bardzo krótko, bo już kolejny punkt jeszcze mamy, a już no jak pan wie, panie czas. Przewodniczący, tak. No, znaczy ja chcę powiedzieć, że powinniśmy rozmawiać i dyskutować w oparciu o fakty. Ja nie powiedziałem ani słowa o PKB. Pani mi mówi o PKB. Ja nie mówiłem o ratingach. Ja mówiłem o tym, że Polska płaci za obligacje, jeszcze płaciła w ubiegłym roku, dokładnie rok temu, płaciła około 2%. W tej chwili płaci 6,5-7%. I mówię, że rosnący deficyt zmusza Polskę do zwiększania wydatków na obsługę długu. No, no mówmy o tym, jeżeli chcecie państwo polemizować ze mną, to proszę odnosić się do liczb, które podałem. Pan twierdzi, że dzieci urodziło się więcej. Tak, w 16 i 17 roku się rodziło, a potem przestały. A potem przestały i mamy najniższy przyrost, powiano, mamy najniższy przyrost, nie przyrost naturalny, najniższą liczbę urodzeń w ubiegłym roku. Nie wiem. To są dane GUS. No. Pan mówi, że pan się nie zgadza. No, no ale takie są dane GUS. No. Najlepiej zamknąć oczy i nic nie mówić. Po trzecie,
Jeśli chodzi o inwestycje, ja nie mówię o inwestycjach zagranicznych, bo to jest tylko część, niewielka inwestycji. Inwestycje krajowe wynoszą 16,6% PKB, jeszcze raz powtarzam, to są dane Eurostatu dla wszystkich krajów. Tylko jeden kraj ma niższe inwestycje, Grecja, niż my. No ale Grecja to jest szczególny kraj szczególnej troski, można powiedzieć, więc to nie ma się co cieszyć, że inwestycje zagraniczne. Znaczy owszem, cieszyć się trzeba, że przychodzą mimo wszystko, tylko proszę mi powiedzieć też, ile z tego było greenfield, a ile było reinwestowanych zysków, czyli finansowe tylko. Bo z tego, co wiem, właśnie nowych inwestycji typu greenfield nie przychodzi wcale dużo. Ale nie chcę wchodzić w szczegóły, dlatego że po prostu ja opierałem swoje wystąpienie na, po pierwsze, dokumencie komisji, w którym wskazywało się na pewne wyzwania i pewne słabości, prawda, właśnie takie jak poziom inwestycji, takie jak opieka zdrowotna. Pan mówi, że rosną wydatki, że bardzo dużo wydajemy. No co z tego, kiedy jesteśmy przedostatni w Europie? A wydawaliśmy w dwa lata ostatnie, bo mieliśmy pandemię. Więc te wydatki wzrosły wszędzie, prawda? W związku z pandemią. No ale przyjęliśmy ustawę, która zwiększa, oczywiście. I w związku z tym mamy 6,5%, tak? To jest więcej niż 4,9% mieliśmy 10 lat temu. Mamy więcej, ale akurat potrzeba jeszcze więcej, bo nam się społeczeństwo starzeje, bo inne kraje wydają, bo są pandemie, bo są rozmaite choroby cywilizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Bo się czeka do lekarzy. Drogi panie przewodniczący. Ale panie pośle, my to wszystko wiemy. My to wszystko wiemy i to właśnie idzie w tym kierunku, ale już naprawdę jakby do końca zmierzajmy, panie pośle. Ale nie mówmy, że jest znakomicie, bo nie jest znakomicie. Nikt nie mówi, że jest znakomicie, ale jest lepiej niż było, dużo lepiej. Panie pośle, czy naprawdę pan poseł Porzucek musi wziąć udział w dyskusji? Nie, bardzo nie lubię tego robić, ale już czas nas naprawdę goni. Więc przejdźmy do punktu 6, ostatniego w tym porządku obrad. Rozpatrzenie w trybie artykułu 7. A przepraszam bardzo. Proponuję następującą konkluzję. Stwierdzam, że komisja rozpatrzyła w trybie artykułu 8 ustępu 2 ustawy z dnia 8 października 2010 roku dokument o sygnaturze KON 2022-622, wersja ostateczna i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP. Komisja podjęła stanowisko rządu. Czy jest sprzeciw wobec tej konkluzji? Sprzeciwu nie słyszę, w związku z czym zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie w trybie artykułu 7 ustępu 4 ustawy z dnia 8 października 2010 roku wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Unii Europejskiej 2021-241 w odniesieniu do rozdziałów Repower EU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz zmieniającego rozporządzenie Unii Europejskiej 2021/1060, rozporządzenie Unii Europejskiej 2021/2115, dyrektywę 2003/87/WE. I decyzję Unii Europejskiej 2015/1814, KON 2022-231, wersja ostateczna i odnoszącego się do niego projektu stanowiska rządu RP. Również pani minister Król, poproszę o stanowisko rządu. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo. Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności został ustanowiony na początku 2021 roku. W reakcji na problemy gospodarcze wywołane pandemią COVID-19. Teraz następuje jego uzupełnienie o komponent związany z reakcją na rosyjską agresję na Ukrainę oraz związane z tym konsekwencje. Ma to związek z inicjatywą Komisji Europejskiej pod nazwą Repower EU. Stanowisko rządu dotyczy jedynie wykorzystania instrumenty na rzecz odbudowy i zwiększania odporności jako jednego ze źródeł finansowania Repower EU. Sama inicjatywa jest przedmiotem odrębnego stanowiska rządu. Chciałabym również zastrzec, że w tym momencie nie ma ostatecznych przesądzeń na temat klucza podziału środków na komponent Repower EU, jak również na temat źródeł jego finansowania. Jeśli chodzi o najważniejsze elementy stanowiska, poszukiwanie różnych dróg na uniezależnianie się od dostaw rosyjskich surowców energetycznych w obecnej sytuacji geopolitycznej jest nieuniknione. Z tego powodu idea przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na ten cel jest warta poparcia. Obecny projekt dokumentu wskazuje nam, że źródłem dodatkowego finansowania mogłyby być niewykorzystane dotychczas pożyczki z RRF. Według Komisji Europejskiej jest to kwota około 225 miliardów euro. Środki systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i to jest około 20 miliardów euro, czy też dobrowolne transfery z polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej.
według Polski użycie niewykorzystanych pożyczek z RRF w celu sfinansowania tychże działań może być poparte przy założeniu zachowania dyscypliny i unikania nadmiernego zadłużenia. Wykorzystywanie uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej ETS może być kierunkiem wartym rozważania, niemniej jednak musiałoby się to odbyć w sposób transparentny. Ponadto wykorzystywanie dochodów pochodzących ze sprzedaży uprawnień będących w rezerwie stabilności rynkowej ETS nie może stać się w przyszłości precedensem, który uzasadniałby ograniczenie swobody państw członkowskich w zakresie wykorzystywania dochodów z EU ETS. Wykorzystania transferów z polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej. Tutaj popieramy elastyczne rozwiązania umożliwiające transfery środków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Niemniej jednak podkreślamy dobrowolność korzystania z takiego transferu, tak by nie zaburzać efektywnego wykorzystywania tychże instrumentów. Jeśli natomiast chodzi o podział środków między państwami, czyli tak zwany klucz alokacji, trzeba mieć na uwadze to, że dyskusja na ten temat jest cały czas w toku. Polska opowiada się za kluczem dystrybucji opartym między innymi o zależność danego państwa od importu rosyjskich surowców energetycznych z Rosji. Klucz oparty na zasadach z okresu pandemii COVID-19 nie pasuje do obecnego wyzwania. Musi uwzględniać zależność od importu surowców. Bazowanie na kluczu opartym o wskaźniki pandemii spowodowałoby, że beneficjentami byłyby państwa, które zostały dotknięte skutkami pandemii, a nie wyzwaniami związanymi z kryzysem energetycznym. Także Polska będzie popierać rozwiązania, które będą ukierunkowane na uwzględnienie czynnika surowcowego w kluczu alokacji. Na co trzeba również zwrócić uwagę i co trzeba podnosić w rozmowach z Komisją, jest to krótki horyzont czasowy na realizację inwestycji w ramach komponentu REPowerEU, w ramach instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, ponieważ jest on taki sam jak dla ogólnej części RRF i kończy się w sierpniu 2026. Także tutaj wobec skali wyzwania czasu jest zbyt mało, a wyzwanie, jakim jest transformacja energetyczna, właściwie dla każdej gałęzi gospodarki jest bardzo duże, więc uważamy, że czas powinien być wydłużony do 2030 roku, co byłoby również spójne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, które dotyczy inwestycji realizowanych w ramach REPowerEU. Jeżeli chodzi o postulat odstąpienia od zasady nie czyń znaczącej szkody, to tutaj jak najbardziej go popieramy w odniesieniu do działań realizowanych w ramach komponentu związanego z REPowerEU. Utrzymanie restrykcyjnych wymagań środowiskowych uniemożliwiłoby sfinansowanie inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikacji dostaw surowców do Unii Europejskiej. Podsumowując, doceniamy wysiłek Komisji w stworzenie interwencyjnego instrumentu na rzecz wsparcia unijnej energetyki. Niemniej jednak musi być to instrument użyteczny dla państw członkowskich, które są w znacznym stopniu uzależnione od importu surowców energetycznych. Zasady korzystania z tego instrumentu powinny być jasne, umożliwiać szybkie wdrażanie zaplanowanych inwestycji i wdrażanie tego narzędzia nie może również zaszkodzić wydatkowaniu środków z już istniejących programów, takich jak polityka spójności czy też wspólna polityka rolna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Posłem sprawozdawcom jest pan poseł Kazimierz Gołojuch. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, wysoka komisjo, państwo ministrowie, szanowni państwo. Opiniowany projekt rozporządzenia jest procedowany w trybie pilnym, gdyż ma zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa energetycznego i dostaw energii w Unii Europejskiej w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Tak jak pani minister tutaj wspomniała, rząd cały czas, ten dokument jest w dyskusji, dyskutuje na te tematy, o których tutaj było już powiedziane, nie chcę się powtarzać. W pełni zgadzam się z zastrzeżeniami, które tutaj zostały wyartykułowane przez rząd i panią minister.
I powiem tak, że rząd Rzeczpospolitej, jak już to zostało powiedziane, popiera cele pakietu Repower EU. W tym przypadku te uwagi, które tutaj zostały wymienione, no i będą musiały być jeszcze, musimy po prostu czuwać nad nimi, dlatego że no, pewne rozwiązania, które są, które będą wprowadzane, po prostu mają służyć poszczególnym krajom członkowskim, w tym Polsce. I myślę, że jeżeli dopilnujemy tych wszystkich rozwiązań, które są zawarte w tym dokumencie i to, co zrobił do tej pory rząd, a bardzo wnikliwie, tutaj bardzo jest wnikliwe stanowisko rządu, jeśli chodzi o ten dokument zawarty w KOM-ie 231. Myślę, że jest to godne poparcia i w końcowej fazie przyniesie to korzyści wszystkim krajom członkowskim, gdy sytuacja jest dynamiczna. Nie wiemy jeszcze, jak ona ostatecznie się rozwija, ale po prostu kierunek jest dobry. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Formalnie otwieram dyskusję, ale nie słyszę żadnych pytań, więc nie cieszę się, bo już czas goni. W związku z czym, szanowni państwo, proponuję przyjąć następującą konkluzję. Stwierdzam, że komisja rozpatrzyła w trybie artykułu 7 ustępu 4 ustawy dnia 8 października 2010 roku dokument w sygnaturze KOM 2022-237 wersja ostateczna i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP. Komisja podzieliła stanowisko rządu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uważam, że taką już to konkluzję przyjęliśmy. Sprzeciwu nie słyszę, w związku z czym dziękuję państwu bardzo za dzisiejsze posiedzenie, które uważam za zamknięte, a za 2 minuty po przerwie organizacyjnej rozpoczniemy kolejne posiedzenie komisji.